Jakie warzywo jako jedyne spisuje swoje postanowienia noworoczne? Celer. Witam Was serdecznie, tutaj Maciek Wieczorek, a to nowy odcinek Biznesu 2.0, czyli tego programu, w którym zastanawiamy się, jak zarabiać więcej, wydawać mądrzej i po prostu lepiej żyć, a prawdopodobnie każda z tych trzech rzeczy jest na liście Twoich celów na kolejny rok. Dlatego też dziś będziemy mówić o tym, jak te cele wyznaczać, jak to robić dobrze, żeby to było skutecznie. Bardzo często się to ogranicza w internetach do tego, że no, wyznacz cele, napisz na kartce i w ogóle będzie fajnie i tam napisz precyzyjnie, ale sprawa jest dużo, dużo bardziej złożona, bo gdyby to było takie proste, że ty sobie napiszesz na kartce już, to, no to pojawiałoby się pytanie, no to gdzie te twoje cele, tak? Czemu się część z nich nie spełniła, a w niektórych wypadkach to się w ogóle nie spełniły. Co zrobić zatem, żeby w końcu zaczęły się spełniać? Jeden rok dobiega końca, zaczyna się nowy. Kolejny rok, w którym na koniec możemy powiedzieć, że ciekawe czasy to były niewątpliwie, tak? Skończyła się pandemia, zaczęła się wojna. Zresztą jakby się nie zaczęła wojna, prawdopodobnie by się nie skończyła pandemia, co ciekawe. W każdym razie po drodze jeszcze inflacja i tak dalej, którą zwalili na wojnę, mimo że była już przed wojną. I niesamowicie. W związku z czym życie jest ciekawe, co do tego nie ma najmniejszych wątpliwości i zapewne rok 2023 również będzie obfitować w jakieś ciekawostki. Ale jest to kolejny rok, w którym możemy się przekonać, że kto sobie ogólnie zaplanuje swoje życie, ten niezależnie od zewnętrznych rzeczy, których zaplanować się nie da, poradzi sobie z nim. Tak? No bo jeżeli ktoś ma więcej na przykład pieniędzy, to lepiej sobie radzi w przypadku wojny. Na przykład łatwiej wyjeżdża. Proste to jest. Nawet z pandemią sobie tacy ludzie lepiej radzili, bo po pierwsze mogli siedzieć w Meksyku na wczasach, a po drugie na wypadek zachorowania na cokolwiek mogli mieć dostęp do służby medycznej, która dla większości społeczeństwa nie była wtedy w ogóle dostępna, bo ją wyłączyli i radźcie se. Także tak to działa. W związku z czym są pewne rzeczy, które od nas nie zależą, ale my dzisiaj skupimy się na tych, które od nas zależą. Jest to większość i to są przede wszystkim te kluczowe, te, które tak naprawdę wpłyną na całą jakość Twojego życia. Więc nieważne, co w przyszłym roku się wydarzy, ważne, co my z tym zrobimy, a to, co zrobimy, zaplanujemy. Bo jak to kiedyś powiedział jakiś wesoły coach, nie pamiętam już kto, pewnie wszyscy to powtarzali, jeżeli nie zaplanujesz swojego sukcesu, to tak jakbyś zaplanował porażkę, tak? Dlatego też niewyznaczanie celów to jest rzecz niebywała. To jest rzecz straszna, chyba że oczywiście jesteś hipisem, tak? I Twoje życie tu i teraz jest tak fajne, jednocześnie tak zabezpieczone, tak? Bo chodzi o to, że obojętnie co by się jutro wydarzyło, ruskie tanki jakby przyjechały, to ty dalej będziesz tym wesołym hipisem, to spoko. Natomiast wydaje mi się jednak, że dla większości z nas warto jest planować różne rzeczy, przygotowywać się na różne wydarzenia, ponieważ to, że ty masz cele, wcale nie oznacza, że ty nie jesteś szczęśliwy tu i teraz, tak? To, że ty chcesz zmienić coś w swoim życiu, nie oznacza, że twoje życie jest do bani. No przecież wcale nie musi tak być. Oczywiście niektórzy powiedzą, tak, moje życie jest do bani, jak najszybciej chcę to zmienić. Natomiast tak naprawdę to nie ma znaczenia, jakie ono jest dzisiaj. Znaczenie ma to, co chcesz zrobić z tym, jak dobrze się chcesz bawić w najbliższym czasie i jak najskuteczniej chcesz osiągnąć swoje cele. I to dzisiaj po konkretach przejedziemy. Przydadzą Ci się w tym dwa narzędzia. Dwa narzędzia, po pierwsze, Twój biznesplaner, bardzo zachęcam, żeby go zdobyć na ekspertia.com.pl, ponieważ masz tu cytaty kilkunastu gości eksperta w Bentleyu, tu akurat nawet jest mój, trafił się. Natomiast nie tylko są tu fajne cytaty oczywiście, bo dla samych cytatów to jeszcze by może nie było warto, ale jest to planer, który możesz zacząć w każdym momencie, ponieważ on nie jest taki, że się zaczyna 1 stycznia na przykład, tylko masz tu dni, które możesz sobie wpisać samoczynnie, tak? Czyli jak masz czwartek, nawet jak dziś zaczniesz, to sobie tu wpisujesz datę i zaczynasz jechać Twoją przygodę z naszym planerem. Masz tu listę priorytetów, zadania do wykonania, kwestia samorozwoju, ocenę własnej produktywności, mnóstwo rzeczy, dodatkowe przemyślenia, rozpiski, potężny, fajny biznes planer, bardzo uniwersalny, także
gorąco zachęcam. No a zachęcam też do zdobycia mojej książki Nawyki 2.0, jak zmienić swoje życie bez silnej woli, ponieważ w tym roku 2023 zapewne będziesz chcieć coś w swoim życiu zmienić, a to nawyki. Dziś o tym jeszcze będę mówić, ale to nawyki są zmianą, tak? Bardzo często, to w zasadzie zawsze, to nawyki prowadzą do osiągnięcia celu. No bo jeżeli przykładowo ktoś ma cel taki, że chce odpowiednio spać, bo nie dosypia, tak? Zawsze spał 6 godzin i wie już, że to jest mega niezdrowe. Chciałby teraz 7,5 na przykład, czy 8, no to to jest nawyk, tak? Ale jak to zrobić? No, jest parę innych rzeczy, które trzeba zrobić, na przykład stworzyć nawyk kładzenia się do łóżka odpowiednio wcześnie, no bo bez tego nawyku wysypianie się nie ma sensu. To nie załatwisz tego budzikiem magicznie, tylko, no bo rano są obowiązki, tak? I tak trzeba będzie wstać o określonej porze, więc muszą tam być inne nawyki, czyli jak stworzyć nawyk na przykład kładzenia się wieczorem, jeżeli do tej pory się nie kładłeś wieczorem, tylko w nocy i tak dalej. O tym jest ta książka, ponad 400 stron przydatnej wiedzy rozbrojonej na czynniki pierwsze, także zachęcam Cię gorąco, ekspertjak.com.pl, link pod nagraniem. Dobra, jedziemy z tymi celami. Zmiana roku to jest taki dobry moment, kiedy jest taka energia właśnie myślenia o nowych celach, o zmianach, kiedy ten poziom energetyczny jest bardzo wysoki, więc jest to świetny moment, żeby tym się właśnie zająć. Oczywiście każda zmiana, każdy koniec i początek jest dobrym na to czasem, co oznacza, że jak ktoś z Was napatoczy się na ten odcinek w marcu, to spoko. W marcu też się albo kończy miesiąc, czyli marzec, albo się kończy tydzień. Nie ma najmniejszego problemu. Każdy taki przełom, każda zmiana jest, na przykład ja też planuję dużo nowych rzeczy we wrześniu, jak się kończą wakacje, no bo się kończą wakacje, więc znowu jest nowa energia, człowiek wypoczęty i tak dalej, opalony, szczęśliwy, to znowu większa wiara w sukces, więc się wymyśla nowe różne pomysły. Dlatego też to jest dobry czas, żeby to robić właśnie teraz, obojętnie kiedy to tak naprawdę oglądasz. I to jest temat na tyle ważny i na tyle złożony, dlatego ten odcinek nie trwa 7 minut, gdzie ja bym Ci powiedział, zapisz swoje cele, niech one będą pozytywne, dzięki, cześć, już. Nie, 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 to muszę Ci powiedzieć nie tylko, jak je rozpisywać, ale jakie są rodzaje celów, bo to jest bardzo duża różnica, jakie Ty sobie cele rozpiszesz, jakie kategorie mogą być celów, bo cele powinny być różne w zależności od dziedzin i tak dalej. I przede wszystkim, co robić, jak się w styczniu czy w lutym zorientujesz, że któreś z nich w ogóle nie idą do przodu, to co wtedy? Jakie jest wtedy rozwiązanie? Albo no, planujesz sobie na nowy rok, że teraz zaczniesz ćwiczyć, no a w tym roku też planowałeś i nie ćwiczyłeś. No to jaki może być tego powód? Mam dla Ciebie listę 14 takich powodów. W zależności, który z nich jest prawdziwy, to takie jest rozwiązanie. Więc będzie to dzisiaj obfity, merytoryczny odcinek i dlatego sama rozpiska celów to jest coś, czego ja od lat już nie robię na jednym posiedzeniu. Ja tak naprawdę robię to w grudniu zawsze. W grudniu, co oznacza cały miesiąc praktycznie. Jak zaczyna się grudzień, odpalam nowy notes, robię to zawsze fizycznie na papierze, bo możesz to robić z naszym właśnie biznesplanerem, możesz to robić z kartką, długopisem, jak wolisz. Natomiast zdecydowanie polecam na papierze. Nie w jakichś notatkach Apple, nie w Notion, czy gdzieś tam, tylko na papierze, ponieważ no, nasz mózg tak działa, tak? Jak będzie pamięć motoryczna odpalona, jak ruszysz rączką, żeby to zanotować, to będzie to bardziej dla nas po prostu wartościowe. Dlatego róbmy to na papierze i dajmy sobie na to trochę czasu, tak? Nie musisz usiąść i wypisywać na siłę celów, często bezsensownych, takich, że o, coś fajnie brzmi, dobrze by było. Jak ludzi się zapytasz na przykład, ile chcą zarabiać, to oni rzucają jakąś kwotę, ale nie wiedzą dlaczego. Tak? Ktoś mówi, chciałbym zarabiać 30 tysięcy miesięcznie. No ale na co ci to? Co dokładnie chcesz z tym robić? Tak? Dlaczego 30, a nie 28? Tak? A nie 31,500? Więc nie wiadomo. Także dlatego warto nad tym pomyśleć, dać sobie parę dni, dopisywać te cele. U mnie to trwa cały grudzień tak naprawdę, wieczorem sobie zawsze siadam, coś tam popatrzę na te cele. Często tak jest. Wczoraj nawet skreśliłem jeden z celów, które wypisałem 2 tygodnie temu. Na przyszły rok, a jednak stwierdziłem po przemyśleniu, nie, to jednak nie ma sensu, szkoda czasu i tak dalej, więc o tym jeszcze będę mówić. Także warto dać sobie czas, robić to na spokojnie, to nie są wyścigi, no bo jak to ma być robione dobrze, jak ty, to ma być dla ciebie kierunek wytwarzania nawyków przez najbliższe miesiące, to nie są żarty, no to jest poważna sprawa, tak? To jest to, że ty chcesz naprawdę mieć fajne, udane, sympatyczne życie, a przy okazji twoja rodzina również, no bo jak ty swoje cele będziesz osiągać, no to twoim bliskim również będzie dobrze. Dlatego też bardzo ważne to jest i pamiętajmy, że cele to są kierunkowskazy, to nie są ostateczne tutaj takie musy, że ojej, musi być konkretnie to, czyli ktoś sobie da cel ćwiczyć 4 razy w tygodniu, a za rok stwierdzi, no nie wyszło mi, jestem przegrańcem, bo ćwiczyłem tylko 3 razy w tygodniu. Kurczę, jak wcześniej ćwiczył 0 i zmienił na 3 razy w tygodniu, to jest rewelacyjne.
Więc to są kierunkowskazy. Mało tego, dasz sobie cel, że chcesz ćwiczyć na siłowni 3 razy w tygodniu, a w toku ewolucji i sprawdzania stwierdzisz, że kurczę, na przykład siłownia to nie jest dla mnie, ja wolę biegać albo wolę pływać. No i co? No i dobrze, przecież o to chodzi. Więc to nie chodzi o to, żeby te cele odhaczyć wszystkie jeden do jeden, tylko żeby one były kierunkowskazami, tak? Kierunkowskaz pod tytułem sport, tak? Zaczynamy testy od siłowni, ale jak to nie będzie to, to przechodzimy na pływanie, jak nie to, to idziemy dalej. Natomiast mam kierunkowskaz, tak? Że chcę coś ćwiczyć 3 razy w tygodniu. W celach sobie zapisałem konkretnie, bo cele muszą być konkretne, więc napisałem siłownia, ale jak to nie zadziała, to wtedy zmieniamy trochę, ale dalej zgodnie z tym samym kierunkowskazem, tak? Także nie bądźmy w tym tutaj bezwzględni, tylko bądźmy względni, tak? Czyli te cele możemy zmieniać, edytować w oparciu o sytuację. I nawet jeżeli osiągniesz tylko połowę z nich, ja osiągam swoich celów, jak tak zawsze patrzę na koniec roku, między 50 a 70% i jestem zachwycony tą skutecznością. Zachwycony. To jest świetne. Ponieważ ja nie idę na ilość, tylko na jakość, tak? Czyli jeżeli i tak trochę tych celów mam i osiągnę z nich co drugi, to oznacza, że moje życie się diametralnie zmieniło na lepsze. W tym roku jakoś tak mam bardzo dużą skuteczność z 80%, to dalej nie jest 100%, ale te 80% to były takie zmiany, że wow, jestem normalnie pod wrażeniem, ile tu wręcz rewolucji zdrowotnych w tym roku było dla mnie w moim życiu i tak dalej, różnych innych rzeczy. Niesamowite, niesamowite. Zostawienie kofeiny na 100%, zostawienie alkoholu na 99% i tak dalej. Niesamowite. Jeszcze jak proste to wszystko było, jak ciekawe. Naprawdę bardzo fajnie. Ale to właśnie wszystko zawdzięczam nie swojemu geniuszowi, niestety, tylko właściwym metodom, narzędziom. Temu, że stosuję to, co po prostu działa. Także zaraz będziemy o tym mówić. Natomiast żeby wiedzieć, co w ogóle działa, a jednocześnie, żeby siebie docenić. Bo jak my zawsze gonimy za króliczkiem, a nigdy nie docenimy tych króliczków, które już złapaliśmy, jakkolwiek zaczyna brzmieć to dziwnie, to zaczynamy być tacy nieszczęśliwi, niewdzięczni i zdemotywowani prędzej czy później, bo zawsze coś gonimy, tak? W związku z czym ja swoją listę celów zaczynam listą osiągnięć. To jest bardzo ważna rzecz. Zanim ty wypiszesz, co ty tam chcesz w tym 2023 osiągnąć, to wypisz sobie, proszę, co ty w 2022 osiągnąłeś. To jest bardzo ważne. I tam pisz wszystko, jak leci. Naprawdę, wszystko. U mnie ta lista ma dużo, dużo punktów, dlatego że to jest dużo osiągnięć, ale nie wszystkie są jakieś wielgachne, nie wiadomo jakie. Niektóre są bardzo małe, ale są jednak osiągnięciami, bo zrobiłem, no nie? To jest skuteczne. I dlatego ja tam piszę. Na przykład, ile razy w tym roku wykonałem trening na siłowni? Ile razy, tak? Czyli w domyśle, że ja to mierzyłem, no bo skoro wiem ile razy, no to znaczy, że wiem, no, że musiałem to mierzyć. Więc tak, mierzę to i piszę sobie. W tym roku wykonałem tyle treningów na siłowni, wykonałem tyle treningów językowych, tak? Czyli uczyłem się takich języków w taki i taki sposób. Zrobiłem takie wyjazdy, bo wycieczka to też jest osiągnięcie, tak? Przecież no powiedz komuś, kto na przykład tonie w długach, żeby sobie wyjechał teraz na tydzień choćby do Chorwacji. No teraz choćby, jak Chorwacja się zrobiła droższa od Hiszpanii. W związku z czym, no nie, no, trzeba mieć na to jakieś pieniądze, trzeba sobie to przygotować, trzeba umieć ogarnąć swoją pracę lub firmę. Pracę łatwiej, bo jest urlop, tak? Ale firmę to trzeba mieć jaja, żeby zostawić firmę na tydzień czy dwa, więc to jest osiągnięcie jak najbardziej. Jak najbardziej, że pojechałeś na te wczasy, nawet jeżeli to było, wiesz, że pojechałeś z Sosnowca na Rudę Śląską, to dalej jest osiągnięcie, jeżeli przez parę dni potrafiłeś zająć się swoimi bliskimi i tak dalej. Jeżeli 148 wieczorów czytałeś swojemu dziecku książeczkę na dobranoc, jest to mega osiągnięcie, warto o tym napisać. Jeżeli twoja waga w tym roku spadła o 1 kg na przykład, albo zostawiłeś, miałeś tyle i tyle, ja wiem, że to się może wydawać dziwne, ale ja mam zapisane, ile ja mam dni bez żadnego alkoholu. Nie mówię o pasie, tak? Czyli tyle dni nie piję. No zobacz się, Maciek, od 2 tygodni nie piję. Brawo. Nie, tylko jak piję alkohol w dany dzień, co się zdarza ostatnio mega rzadko, to piszę, że to jest dzień z alkoholem, alkoholowy, tak, że tak go nazwę, nawet jak to jest lampka wina. A w każdy inny to jest dzień bezalkoholowy. Więc ja wiem, ile w tym roku miałem dni bezalkoholowych. Jest to liczba drastycznie wyższa niż w zeszłym roku. Więc postęp jest gigantyczny i to cieszy. Zapisuję, ile dni miałem bez kofeiny. Okazuje się, że ostatnio to w zasadzie 100% jest bez kofeiny, bo naprawdę się to okazało bajecznie proste, kiedy odkryłem, że zamiast przestać pić kawę, można kupić kawę bezkofeinową, która, no ona
teoretycznie, technicznie dla uczciwości dziennikarskiej ona ma kofeinę, ale w ilości tam 3-5% tej, co w normalnej kawie. Więc naprawdę, żeby się tym nabzdryngolić jak zwykłą kawą, to by trzeba wypić chyba z 15 filiżanek, czego nikt raczej nie zrobi. Chyba, że mieszka w Finlandii, tam tak robią. Tak czy inaczej, więc okazało się to mega proste i nagle się okazuje, że 100% dni bezkofeinowych. Rewelacja. Także pewnie na wczasach jakoś siądzie, bo nie wszędzie mają bezkofeinową, chociaż można kupić sobie w saszetkach i wozić. Nieważne. Ważne jest to, żebyś sobie zapisał te swoje sukcesy z każdej dziedziny swojego życia. Za chwilę powiem, jakie dziedziny warto zaplanować i w tych dziedzinach warto również odnotować swoje sukcesy, ponieważ jeżeli to ma być czas takiej dobrej energii i motywacji, to trzeba się naładować, a najlepszym ładowaniem jest takim psychologicznym, zrozumienie, że ty masz wpływ. A żeby zrozumieć, że ty masz wpływ, wystarczy zrozumieć, wypisać rzeczy, które już zmieniłeś w życiu. Nawet jak uważasz, że jest ich niewiele, bzdura. Zmieniłeś dużo rzeczy. Oczywiście odpowiesz, niektóre zmieniłem na gorsze, no i co? To prawda, ja też. Ale piszemy listę sukcesów, tak? Tych rzeczy, które zrobiliśmy, zmieniliśmy na lepsze, po to, żeby zrozumieć, że kolejne też możemy, tak? Że teraz zapiszesz sobie cele na kolejny rok i też możesz je zmienić, możesz je osiągnąć, możesz zrobić to, co chcesz. Po prostu, tak to działa. Tylko, że ta twoja pewność siebie nie będzie bazowała na jakichś magicznych filmach typu Sekret, że możesz wszystko, jesteś wspaniały i przeciągaj kwantami tylko twój sukces, tylko będzie to bazowało na faktach, tak? Czuwieniu, zobacz, ile rzeczy zrobiłeś, tak? Masz dzieci, które na przykład nie są ćpunami, jeśli akurat tak jest. Ważysz na przykład mniej niż kiedyś, albo więcej, jeżeli byłeś chuderlakiem i tak dalej, więc coś tam osiągnąłeś, może coś ćwiczysz, może coś. Skupiając się na tym, co wyszło, nie na tym, co nie wyszło, zobaczysz, że faktycznie część rzeczy, może nie stuprocentowa, ale część, pewna część, wychodzi ci dobrze. W związku z czym ty masz ten potencjał na zmiany i wprowadzanie kolejnych rzeczy, które będziesz chcieć wprowadzić. Także tak to działa, dlatego też warto dać sobie na to czas i warto zdecydowanie zapisać sobie to, co zadziałało. No i kolejna zasada przy tych celach, przy wyznaczaniu, nie jest ona dla każdego, ale ja gorąco polecam, nie tylko dlatego, że mam Instytut Lingwistyki i jestem maniakiem języków, tylko dlatego, że to w ogóle działa. Pisanie celów w innym języku. Ja od wielu lat piszę wszystkie swoje rzeczy i przemyślenia, jak prowadzę też notatnik taki, journal, tak, dzienniczek, tak, to też robię to zawsze w innym języku, aktualnie jest to portugalski, niebawem będę zmieniać na kolejny. Wcześniej był hiszpański, wcześniej był angielski i tak dalej. To po pierwsze, daje ci ćwiczenia językowe, jak ktoś lubi języki, ale po drugie, i być może najważniejsze, to jest to, że badania pokazują, że jeżeli my podejmujemy decyzję w obcym języku, to zazwyczaj podejmiemy lepszą. Dlaczego tak jest? Prawdopodobnie dlatego, że myślenie w innym języku wymaga od nas więcej logiki, tak? Musimy więcej energii włożyć w to. No bo wiadomo, po naszemu to myślimy sobie automatycznie. Natomiast żeby myśleć po angielsku, czy tam hiszpańsku, czy jakimkolwiek innym języku, trzeba się bardziej postarać, tak? Trybiki szybciej chodzą, więc automatycznie, jeżeli my jeszcze myślimy w tym czasie o jakiejś ważnej życiowej decyzji, czyli co my chcemy na przykład ćwiczyć i tak dalej, to albo jak chcemy lepiej wychowywać swoje dzieci, to wtedy te trybiki powodują, że nasza decyzja jest lepiej przemyślana, mądrzejsza, sensowniejsza. Ja tego doświadczam od lat i dlatego wyłącznie myślę w obcym języku. Znaczy, tak naprawdę teraz tu myślę po polsku, skoro mówię po polsku, bo inaczej byłoby to hardkorowo trudne, ale jak planuję rzeczy, jak rozpisuję różne swoje właśnie cele, przemyślenia, wnioski, zawsze to jest w innym języku, więc dwie pieczenie na jednym ogniu, tak? I praktyka językowa i jednocześnie lepsze decyzje, mądrzejsze cele. Dobra, i teraz tak, zanim rozpiszesz swoje cele, to warto wiedzieć, że te cele mogą należeć do 5 różnych kategorii tak naprawdę i te cele są dlatego tak różne. Czasem może się wydawać, mówiąc kolokwialnie, że wręcz jest straszny burdel na tej liście celów i tak się wydaje osobom, które nie wiedzą, jakie cele powinny wyznaczać, jakiego rodzaju. Więc ja Ci daję 5 rodzajów teraz, żebyś wyznaczając za chwilę te cele, zastanawiał się za każdym razem, czy ten cel jest takim rodzajem, takim, czy takim, czy takim, bo inaczej się te rzeczy osiąga. Na przykład najłatwiejszy rodzaj celu to jest cel pod tytułem task, czyli zadanie, tak? Na przykład zrobić przegląd zębów. W tym roku zrobić przegląd zębów, tak? To jest konkretny task, zadanie, tak? I to zadanie składa się tak naprawdę w zasadzie z jednego podzadania, czyli umówić przegląd zębów, tak? Bo zrobić, no ty nie zrobisz, to dentysta musi zrobić, czyli umówić. Może jest jeszcze wcześniejsze zadanie, podzadanie, czyli, że zresearchować dentystę, tak? Żeby
pójść do takiego, który na pewno będzie dobry. Jak nie masz żadnego sprawdzonego, no to warto będzie sobie pogooglować i tak dalej, sprawdzić opinie. I tak będą fałszywe w internecie, ale jak ktoś jest beznadziejny i wyrywa nie ten ząb, co trzeba, no to prawdopodobnie jednak to znajdziesz. Więc przynajmniej taki research da się zrobić. Czyli widzisz, masz to typowo taskowy cel. Ja takie najbardziej lubię, bo one są takie najprostsze, tak? Odbębnić, zrobić, wyhaczyć. Zrobić badanie krwi na przykład, tak? To jest konkret. Z tego się nie da uciec. A jeszcze jak to zlecisz, tak? Czy powiesz pracownikowi, żeby cię umówił na badanie krwi, to naprawdę już nie ma ucieczki. W związku z czym to są taski. Proste rzeczy, zrobić kolejną konkretną rzecz. Czyli ja na przykład, jak zacząłem trochę za dużo używać kofeiny, to najpierw myślałem, że to jest cel typu taki nawyk, tak? Czyli pić coś innego zamiast kawy. Czyli nawyk, tak? Trzeba zmienić jeden nawyk na drugi. To jest trochę więcej roboty. Ale potem okazało się, że to jest zwykły task. Jedno zadanie. Wiesz, co musiałem zrobić? Kupić dla testu bezkofeinową kawę, żeby sprawdzić, czy ona jest tak beznadziejna, jak mi się wydawało z jakiegoś powodu. Nie wiem jakiego, ale jakoś mi się to... Bezkofeinowa kawa, o, to źle smakuje. To... A potem się okazało, że chyba nigdy nawet takiej nie piłem wcześniej. Więc kupiłem lawatce na Allegro bezkofeinową i ziarnistą i mieloną, w zależności od możliwości. Tam, gdzie mam ekspres, to ziarnista. Tam, gdzie nie, na przykład w podróży, to mielona. I stwierdziłem, sprawdzę. Kupiłem nawet jeszcze parę innych, żeby zobaczyć. Na Allegro jest tego dość sporo. Akurat mówię o lawatce, bo ona wygrała te zawody i okazało się, że lawatka bezkofeinowa smakuje tak samo, jak lawatka kofeinowa. I mówię, jak to? To nie widać różnicy, a w nocy śpię normalnie, ponieważ kofeina z jednej filiżanki utrzymuje się w organizmie około 6 godzin do połowy, bo to jest, to oni tak dziwnie mówią o tym, że to jest połowa rozkładu, liczą połowę rozkładu, tak? Czyli po 6 godzinach dalej masz połowę tej kofeiny w organizmie, co oznacza, że nawet jeżeli wypiłeś tę kofeinę o godzinie 16, to o godzinie 20 masz jej połowę w organizmie, 22, idziesz spać i wydaje ci się, że śpisz tyle samo godzin, co kiedy indziej, a jednak ta kofeina się tam rozkłada, czyli powoduje taki alert w organizmie i budzisz się niewyspany. Nie wiadomo dlaczego, bo nie liczy się tylko ilość snu, ale też jakość. Te dwa czynniki są kluczowe. Więc budzisz się niewyspany, co robisz zatem, żeby mieć energię, skoro wstałeś bez energii? No, pijesz kawusie. No i tak leci błędne koło, także jest to niebezpieczne. Ja uwielbiam smak kawy, dlatego dla mnie to było przykre, że to tak działa. No a nagle odkryłem, że bezkofeinowa smakuje tak samo, że tego się nie da wyczuć. Robiono badania, robiono ślepe próby, tak? Dali jednym pić taką kawę, potem drugą, nie okleili, powiedzieli mów, która była z kofeiną, która bez, i się okazało, że człowiek nie jest w stanie wyczuć smaku kofeiny. Jak nie wie, jak mu powiedzą, to nagle robi się magicznie. To jest tak, do nas przychodzą goście i zawsze dostają wegańskie jedzenie, i dopóki nie wiedzą, wszyscy zachwyceni. A mięsożercy, jak się im powie, a wiecie, że to było wegańskie? Na przykład wegańskie sushi to było? A wiecie, że to był wegański kotlet? A oni, a no, coś czułem, że taki trochę gorszy. No, także tak jest. Więc, ale tak to działa. Więc to jest niesamowite. Bezkofeinowa kawa rządzi i to jest task tak naprawdę. Czyli niektóre zadania, niektóre cele, które się wydają na przykład nawykami, może okażą się zwykłymi taskami. A to by było fajnie, bo to jest wtedy najprostsze. No dobra, czyli taski. To są pierwsze cele twoje. Drugie, to jest cel jako cel, taki, jaki najbardziej go rozumiemy, tak? Czyli chcesz ważyć na przykład 75 kg. Chcesz mieć mięśnie na brzuchu. Chcesz, nie wiem, zarabiać X złotych miesięcznie i tak dalej. To są takie najbardziej klasycznie rozumiane cele, tak? Czyli jakieś konkretne osiągnięcie, jakiś status czegoś, bieg rzeczy, tak można powiedzieć. To są właśnie tego typu cele. I dlaczego je rozróżniam od innych rzeczy, na przykład od nawyków? Dlatego, że te cele same w sobie nie wystarczą. To są tak naprawdę, mimo że najpopularniejsze, to one są najgorsze. No bo co ci daje cel, że ty chcesz ważyć 75 kg? Z tego nic nie wynika. Możemy sobie robić sekret, tak? Ojej, chcę ważyć 75 kg, afirmuję. Stajesz przed lustrem, zasługuję na 75 kg, zasługuję na ABS na brzuchu. Bez sensu, człowieku, przecież to trzeba będzie osiągnąć po konkretach, znaleźć rozwiązania, coś zrobić, tak? Ale co? W tym celu tego nie ma. Co trzeba zrobić? Więc nie wiadomo. Oczywiście, może ty liczysz na wsparcie Bozi. I Bozia tam mówi, tak, Staszek chce 75 kg ważyć, to ja mu tam ześlę rozwiązania. Ale wydaje mi się, że Bozia chciałaby, żebyś poszukał samemu tych rozwiązań. Czyli teraz taki cel, 75 kg wagi albo dochód, jak chcesz zarabiać 5 razy więcej, no brawo, no ale co z tego, tak? Świat ci nie daje w prezencie, no sekreciarze by powiedzieli, że daje, tak? Wybieraj z katalogu życia i przychodzi. No nie wiem, to chyba tylko Allegro tak działa i Amazon. W każdym razie...
trzeba coś zrobić, tak? Za nic się 5 razy więcej nagle nie zarabia, jakby to było takie proste, same milionery by były na lewo i prawo. Więc no niestety, także trzeba to będzie rozkminić, czyli trzeba będzie taki cel rozpisać na któryś z tych pozostałych rodzajów, czyli albo na taski, na zadania, tak, to co mówiłem przed chwilą, albo na nawyki, czyli to, o czym powiem teraz, tak? Nawyki to jest konkret, tak? To jest ciekawsze nawet, ponieważ nawyk pod tytułem siłownia 3 razy w tygodniu, albo nawyk pod tytułem od poniedziałku do soboty jem wyłącznie nieprzetworzoną żywność, tak? Czyli w niedzielę hulaj dusza piekła nie ma, albo może nie do przesady, ale jakieś tam folgowanie sobie, natomiast 6 dni w tygodniu, żeby było naprawdę dobrze z jedzeniem, to się okaże, że te 2 nawyki są świetnymi celami samymi w sobie. Oczywiście, żeby wiedzieć, czy je osiągnąłeś, to w ogóle musisz je mierzyć, tak? No bo to, że ty sobie powiesz siłownia 3 razy w tygodniu, to pytanie potem, czy ty masz jakiś notatnik, czy ty to piszesz po każdym treningu, że zrobiłeś. Bo inaczej to będzie bez sensu. To się zgubisz w tym, nie będzie wiadomo, które w ogóle osiągasz. Bez sensu. Natomiast na pewno, jeżeli mam taki cel, typu miałbym, nie mam takiego celu, żeby ważyć 75 kg, ale miałbym, na przykład kiedyś ważyłem 112, więc miałem cel, żeby zrzucić co najmniej 20 kg, żeby w ogóle nie umrzeć na zawał, bo takie by było ryzyko. W związku z czym był cel zrzucić 20 kg, to był cel konkretny, owszem, ale jednak dalej niekonkretny, tak? Czyli niby 20 kg, ale dobra, co dalej? Co robić? Jak żyć? No właśnie, trzeba było to przeanalizować. Co ćwiczyć, jak jeść i tak dalej, co rzucić w temacie jedzenia, czyli fast foody na przykład w tym wypadku i tak dalej. Także jak masz cel taki bardzo ogólny, znaczy nawet jak bardzo jest specyficzny, ale niezwiązany z nawykami, powiąż go z nawykami, tak? Czyli wymyśl do niego nawyki. To jest bardzo ważne, bo samego celu się nie osiąga. Cel każdy się osiąga nawykami. Nawykami lub taskami, jeżeli to jest mały cel na zasadzie chcę mieć zdrowe zęby, no i w tym celu muszę sprawdzić, czy coś się tam psuje, no czyli mam task, prosty task, idę sprawdzić zęby. I już. Kolejny rodzaj celów to jest limit. Cel pod tytułem limit. Ja wiem, że my się nie lubimy ograniczać tak naprawdę i tak dalej, ale limit to nie jest zła rzecz, tak? Czyli limit pod tytułem, ja mam taki limit od paru miesięcy, że piję alkohol na wyjazdach. Wcześniej też piłem alkohol na wyjazdach, ale poza wyjazdami też. A potem sobie zlimitowałem, tak? Że jak jest wyjazd, wycieczka, nie wyjazd w sensie do biura, tak? Tylko wyjazd, tak? Wycieczka, to wtedy pijemy. Ale tak normalnie to nie ma. I bez tych teorii, że tam, ale do obiadku kieliszek wina, to tam trawienie. Bzdety, szmery, bajery, nauka już to rozwaliła. Pył i tak naprawdę najzdrowsza ilość alkoholu dla człowieka to by było 0 mg rocznie. Ale jesteśmy ludźmi, w dodatku większość z nas Polakami, czyli dla niektórych z nas jest to prawie rzecz nieosiągalna albo po prostu nie chcą, no bo też nie jest tak, że z kolei ten jeden kieliszek wina to on zabija, tak? Albo czyni alkoholika, wiadomo, że nie. W związku z czym jak najbardziej, wszystko jest dla ludzi, to dawka czyni truciznę, niektórzy nie powinni pić nigdy, bo są w takiej sytuacji, mają takie doświadczenia, że już swoje wypili, a niektórzy po prostu powinni to pilnować, żeby to było dla nich w porze, a nie niezdrowe. No i tyle, więc niezły limit, tak? Czyli na wyjazdach można, poza wyjazdami nie można, proste warunki, jest to limit, nie czuję się przez to jakoś źle, nieszczęśliwie, jakbym się przez to czuł nieszczęśliwy, to bym chyba poszedł na psychoterapię, no nie? Alkoholizmu, no. Więc było to fajne, proste do wprowadzenia, dużo prostsze niż mi się wydawało. No i co? I już, czyli limit. Limit, tak? Albo ile to może być limit wydatków na przykład? Ile miesięcznie wydajesz, tak? Jak masz spółkę i ta spółka nawet jak zarabia zyliardy, to możesz sobie wymyślić wypłatę, tak? Że ty dla siebie bierzesz tyle, a resztę reinwestujesz w spółkę, albo zostawiasz, albo zmieniasz na franki, albo inwestujesz i tak dalej, ale dla siebie na przyjemności wydajesz tyle i nie więcej. Warto mieć jakiś taki limit, no bo dzięki temu nie będziemy przesadnie wydawający i tak dalej. Albo limit posiłków, tak? Jest taka teoria, strasznie uważam niebezpieczna, że trzeba jeść 5 posiłków dziennie. Dlaczego niebezpieczna? Dlatego, że po każdym posiłku jest wystrzał insuliny do krwi, czyli tak naprawdę im więcej jest posiłków, tym więcej tych wystrzałów, czyli tym większa szansa na cukrzycę. W dodatku, mało kto umie tak zrobić, żeby jeść same małe posiłki. Tak? Czyli teoria oczywiście, niektórzy tak potrafią, dla niektórych z Was świetnie się to sprawdza i niech kontynuują jak najbardziej, ja tu broń Boże nikomu nie chcę tego zmieniać, natomiast dla mnie to strasznie działo. Jadłem 5 posiłków, ale one nie były malutkie, bo ja jestem w stanie żreć jak człowiek na weselu, tak? Czyli w nieskończoność. Czyli to, że mi ktoś tam powiedział nałóż sobie 2 ziemniaczki, a jedz częściej, no to w ogóle nic mi to nie dało. Wręcz przeciwnie, zjadłem 2 ziemniaczki, za 15 minut byłem głodny. Z 5 posiłków się robiło 7. Bez sensu. W związku z czym tak naprawdę się okazuje, że to intermittent fasting,
czyli żywienie okienkowe. Czyli to, że ty przez 16 godzin w ogóle nie jesz wcale, a w tych 8 godzinach jesz raz lub dwa razy do 3 w porywach, to się okazuje, to jest dopiero rewelacja, mi to świetnie działa, genialnie i trzymam wagę dużo lepiej dzięki temu i dużo łatwiej trzymać właściwą dietę, tak, właściwą formę odżywiania, właściwe posiłki i tak dalej. Super sprawa, rewelacja, nauka to potwierdza, także zdecydowanie to jest dobry kierunek i tyle. I w dodatku jest to dość elastyczne, bo to mówi, kiedy mamy jeść, a nie co, tak? Czyli to, co, to jest jeszcze osobny temat, więc nieważne, czy jesteś weganinem jak ja, czy jesteś ty jak Jordan Peterson, który je tylko surowe mięso i zastanawia się, czemu jest od lat blady i czemu ma depresję i jest smutny. Ach, no ale cóż, jego wybór, wolny kraj, nawet Stany jeszcze są wolnym krajem, chociaż pewnie do czasu, więc to jest fajne, że możesz sobie sam przecież wymyślić, co tobie pasuje najbardziej. Także tyle, więc limity jak najbardziej i zasady. Zasady jako piąty rodzaj. W zasadzie część limitów to też jest zasada, można powiedzieć, ale zwał jak zwał, natomiast chciałem to rozróżnić, bo są takie zasady, ja na przykład mam taką zasadę, która w sumie nie jest limitem. To jest zasada, że nie inwestuję w samochody. Nie chodzi mi o to, że w swój samochód nie zainwestuję, jak się silnik zepsuje, tylko, że na przykład teraz już nie ma tego problemu, więc ta zasada jest jakby taka archaiczna już, ale parę lat temu mój wspólnik intensywnie chciał wchodzić w samochody zagraniczne, sprowadzać ze Stanów, ogarniać i tak dalej, sprzedawać tutaj zyskiem, no i mnie kusiło momentami i nawet jednego takiego deala zrobiliśmy. Mnie to wkurzało strasznie, tak? Że te auta trzeba na nie czekać, zanim to przypłynie, potem to oclić, potem ktoś to musi naprawiać, potem nie ma części do tego, więc te części się sprowadza z innego kraju, ale ich tam nie ma, bo zerwali łańcuchy dostaw, więc znowu się czeka i to miesiącami leży, potem to trzeba sprzedać, ale zanim się to sprzeda, to znowu coś się zepsuje. A matko boska, eskimoska, to ja wolę prostsze inwestycje, tak naprawdę mniej stresowe, takie jakieś bardziej debiloodporne i już. Więc wpisałem sobie to jako zasadę, tak? Nie inwestuję w to. I tyle. Czyli to, no to nie jest limit, że coś robię na przykład raz w roku, tak? Czyli że raz w roku tylko mogę zainwestować w auto. Nie, to jest zasada, że ja w ogóle co do zasady jestem człowiekiem, który nie inwestuje w takie rzeczy i już. To wymaga zawsze pomyślunku, ale jest to fajna rzecz. Czyli przypominając, bo za chwilę przejdziemy do Twoich celów, Twój cel może być po pierwsze klasycznym celem, tak? Czyli co chcesz osiągnąć i to jest najgorsze. To trzeba rozpisać na coś z pozostałych, czyli albo na taska, na konkretne zadanie, które trzeba wykonać i masz odhaczone, albo na nawyki, które doprowadzą Cię do tego celu, albo na limity, czyli że coś chcesz ograniczyć, nie do zera, ale zdecyduj ile, jak i tak dalej. No i zasady, czyli czego nie robisz, co robisz. Ja mam zasadę, nie używam kredytów. Nigdy, wcale, w ogóle, pod żadnym pozorem. Żadnych leasingów, żadnych najmów terminowych. Jak nie mam na auto za gotówkę, to nie mam auta. I tyle. Jak nie będę mieć na wczasy, żeby sobie tam zapłacić i kupować co chcę na tych czasach, w tym również piwo, to nie kupię, to nie jadę. I tyle. Jak coś chcę, nie wiem, jakąś inwestycję poczynić i mnie na nią nie stać, no to mnie nie stać, to poczekam, aż mnie będzie stać. Jak najbardziej fantastycznie, żadna karta kredytowa i tyle. Ja się nie muszę wahać, tak, że wchodzę do banku, a tam jest te słynne takie, że kliknij tutaj i bez sprawdzania zdolności dostaniesz 40, 80, 120 tysięcy, i tak dalej. Ja nie mam nawet sekundy tego jakiegoś, tej podniety, którą miałem kiedyś zawsze. Przez to miałem minus milion. Milion na długach, tak? A teraz zero na długach. Bo zrozumiałem, że to nie jest narzędzie dla ludzi, rozumiesz? Kredyt jest jak pedofilia. To nie jest dla ludzi, to nie jest zdrowe, to nie jest czasem dobre i tak dalej. Ograniczmy już do kredytu konsumpcyjnego, czyli kredytu na własne cele, bo ktoś może się kłócić tutaj, że postawił osiedle za pieniądze z kredytu, no i teraz zarobił miliony. Znam takie przypadki też. Znam też więcej takich, którzy postawili osiedle za pieniądze z kredytu i teraz ogłaszają upadłość, bo się okazało, że jednak nie umieją tego sprzedać. No ale różnie bywa. Natomiast w temacie konsumpcyjnym, czyli kredyt na własne cele przyjemności, tak, kredyt na wczasy i tak dalej, to już jest zawsze po prostu złe, bez sensu. To jest moralnie złe wobec samego ciebie. Po prostu robienie tobie krzywdy. W związku z czym kij z tym, precz po prostu i już. Także tak to działa, więc jest to dobra zasada. No i tyle. Tak, czyli taski, cele, nawyki, limity, zasady.
No i dobra, to już wiesz. Więc będziesz zaraz wiedział, wyznaczając swoje cele, że te, które są zbyt takie celowe, tak, które są celami, że coś chcesz osiągnąć, są efektem końcowym tylko, no to trzeba po drodze wymyślić nawyki, tak, czyli właśnie drogę. Do tego zaraz będziemy oczywiście wracać. No i teraz kategorie. Ja dzielę swoje cele na kategorie. Jest ich w moim wypadku 12, ale tak naprawdę to nie są obiektywne kategorie, że każdy musi mieć dokładnie takie same. Dajcie przykłady po to, żeby zrozumieć, o co tutaj chodzi. Żeby to nie było tak, o moje cele 2023 i piszesz, bo łatwiej się jednak skategoryzować, tak? Czyli, że teraz myślę o zdrowiu, teraz myślę o tym, teraz myślę o tamtym. Więc moja pierwsza kategoria, której części z Was pewnie nie będzie miała, to języki. Języki, ponieważ ja jestem maniakiem języków, więc mimo, że mam osobną kategorię na umiejętności, to dla języków wydzieliłem własną, dlatego, że no ja siedzę z wieloma językami notorycznie, tak? To nie jest, że jeden język chcę poćwiczyć, tylko ja się uczę 10 na raz. W związku z czym jest to dużo zabawy i to wymaga też planowania konkretnego. Wiadomo, zwłaszcza, że biznesy prowadzę, miliony różnych tematów, także to trzeba jakoś wszystko dograć, ogarnąć, zaplanować. Także na przykład taki mam cel, żeby mówić w 10 językach na takim poziomie, że mógłbym poprowadzić w nich taki program jak ten. No i co? Czy to jest cel ambitny? Oczywiście, że jest, on jest motywujący, jest fajny i tak dalej, więc mam sobie taki cel. Być może już w tym roku uda się go osiągnąć, jak się przedłuży, to też nie szkodzi. Zobaczymy, natomiast w 6 już taki program mógłbym prowadzić, zresztą w 6 mi się zdarzyło prowadzić albo program tego typu godzinny, albo transmisję na live i tak dalej, bo robimy różne rzeczy, różne tematy, także jeszcze parę i będzie. Także wiem, do czego zmierzać, wiem, jak to zmienić na nawyki, tak? Bo to jest znowu efekt końcowy, więc wiem, jak to zmienić na nawyki, czyli które metody zastosować, ile czasu dziennie ćwiczyć, który język, tak? Bo niektóre są mocniejsze, to na nie potrzebuje tyle czasu, inne są początkujące, więc tu trzeba przycisnąć i tak dalej, i tak dalej. Także bawię się. Więc rozpisuję te rzeczy i mierzę, to jest bardzo ważne, mierzenie. O mierzeniu już mówiłem sporo razy i jeszcze sporo razy dziś powiem. Skąd ja mam wiedzieć, czy ja robię postęp z jakimś językiem, jeżeli ja nie będę mierzyć, co ja w ogóle robię, tak? Przychodzi marzec, no i skąd ja wiem? Czy ja idę do przodu, zbliżam się do celu? Jak to mam wyczuć? Zwłaszcza jak to są takie niuansowe rzeczy, jak umiejętność gadania w danym języku. To nie jest coś, że komuś powiesz, ten gada, ten nie gada. Bo ten gada trochę lepiej, ten gada płynniej, ten w poniedziałek gada lepiej, jak się wyspał, a we wtorek gada trochę gorzej i tak dalej, więc to nie jest takie jednoznaczne, więc ja muszę mierzyć coś innego. Muszę mierzyć, nawet jakbym się mierzył egzaminami, tak? Pójdę sobie na egzamin, to dalej nic nie znaczy. To ja znam ludzi, którzy zdają naprawdę dobre egzaminy z języka angielskiego, jadą do Londynu, nie umieją się dogadać. Dlaczego? No bo się uczyli do egzaminów, uczyli się testów, jakichś pierdół, jakichś słów, których przeciętny Brytyjczyk w życiu nie słyszał. Używają jakichś czasów, których Amerykanie lub Anglicy nie używają na co dzień, a niektórzy nawet nie potrafiliby ich zbudować. Present perfect in the past. Ile razy jakiś Anglik to użył ostatnio? W związku z czym to nie są takie proste rzeczy. No Anglik może częściej niż Amerykanin, który pewnie w ogóle. W każdym razie tak to działa. Dlatego też mierzymy, mierzymy, mierzymy. Więc ja w kategorii języki wypisuję sobie, jakie będę robić ćwiczenia. Czyli rozpisuję efekt końcowy na nawyki. Tak? Jakie ćwiczenia, ile razy w tygodniu, z czego i tak dalej, i tak dalej. Każdy z Was, kto ma dostęp do Instytutu Lingwistyki, domyśla się, co to może być. Także quizy, mapy myśli i tak dalej. Mamy podcasty, różne inne rzeczy i sobie planujesz wtedy, który materiał, co z nim będziesz robić. Tak? Druga kategoria to jest związek. W moim wypadku ta kategoria może się nazywać żona, w kategorii u kogoś innego ona się może nazywać mąż albo partner, partnerka, obojętnie i tak dalej. Ktoś jak ma trójkąt, to może mieć kategorię mąż i żona. No różnie to tam bywa. W każdym razie warto tutaj również zaplanować cele i chodzi o to, żeby to nie były cele dla tej osoby, tak? Teraz ty sobie wymyślisz, że twój mąż na przykład przestanie palić papierosy. No... Tak to niestety w życiu nie działa, że się da innym ludziom osiągać ich cele. To oni muszą sobie sami je wyznaczyć, co najwyżej my im możemy potem pomóc, jeśli oni już zdecydowali, że chcą. Natomiast w każdym innym wypadku trzeba się ograniczyć do swoich celów. Więc jakie ty możesz mieć cele w związku z twoim mężem, żoną? No, takie, żeby na przykład spędzać z nimi czas. Na przykład, żeby raz na jakiś czas mieć weekend bez dzieci, albo co jakiś czas spędzić ze sobą trochę czasu, jak dzieci są w szkole i tak dalej, i tak dalej. Czyli może jakoś docenić albo jakiś właśnie wyjazd, no co ja Ci będę mówić? Są tutaj zarówno taski, tak? Można powiedzieć, że to jest task. Task taki, że w marcu wyjedziecie na weekend bez dzieci.
to jest cel typu task, tak? Bo to jest konkretna rzecz, którą można zdefiniować i odhaczyć. Tak? Czyli to jest fajne, to jest wdzięczne, takie proste. A być lepszym mężem to już jest trochę hardkorowe. Nie? To jest takie, mimo że ja też mam taki cel zawsze, ale znowu, tu bym się już zastanowił, co dalej, co to oznacza. Dla mnie okazuje się, oznacza to, tak samo jak być lepszym ojcem, po pierwsze oznacza to nawyk tworzenia, oglądania materiałów na YouTube. Tak? Na ten temat. Czyli znajduję eksperta od dobrych, długotrwałych związków, czyli nie jakiś tam uwodziciel turbo FIFA Rafa, tylko kogoś od prawdziwych związków. Bardzo często to będzie jakiś psycholog i tak dalej. I tak samo ekspertów od wychowania dzieci. W moim wypadku jeszcze to robię zawsze w obcych językach, więc na przykład ostatnio się po francusku uczę, jak wychować szczęśliwe dzieci bez krzyku. I tak dalej. No i sobie słucham. I różne techniki pokazują, różne rzeczy omawiają. Niektóre mają sens, inne muszę przetestować i potem nie działają, a inne są świetne i działają. Świetna rzecz. Czyli taki ogólny jakiś cel, trochę taki dziwaczny, ulotny, typu być lepszym mężem, ojcem, nagle zmieniamy w konkrety, tak? Czyli jak oglądam te YouTuby, to już jest nawyk jakiś konkretny. Jak jeszcze robię notatki z tego i potem wdrażam tę wiedzę, testując kolejne techniki, i mierzę to, że zastosowałem taką technikę i sprawdzam, czy zadziałało, to jest to super. Ktoś by powiedział, a czy to nie będzie takie mechaniczne, że ty teraz wychowujesz dzieci na przykład i stosujesz nową technikę, którą się nauczyłeś. Dam ci prosty przykład, żeby udowodnić, że nic bardziej mylnego. Taką technikę poznałem z jednego z francuskich filmów o wychowaniu dzieci. Że jak masz takie tendencje albo masz takie dziecko, diabełka małego, że w którymś momencie już ci nerwy padają. No, ja wiem, że polityczna poprawność i wszyscy rżną głupa, wszyscy są szczęśliwi, mają białe zęby, są na wczasach w Tajlandii, a ich dzieci zawsze są radosne i nigdy na nie nie krzyczysz. Nigdy. W ogóle, broń Boże, to się nie zdarzyło. Aniołeczki. A nawet jakby były diabełkami, to ty byś nigdy nie krzyknął. Dobra. A tu mi jedzie ruska tanka. Oby nie. W każdym razie. Bzdura, więc ja chcę wiedzieć, jak wychować dzieci tak, żeby nigdy nie krzyknąć. I francuska technika, francuski psycholog mi wyjaśnił na YouTubie, że robisz to tak, człowieku. Jak już jest ten moment, musisz nauczyć się zauważać ten moment kulminacyjny, tak? Czyli powiedziałeś, posprzątaj te skarpety, nie posprzątał. Posprzątaj te skarpety, nie posprzątał. No i tak już między 7 a 8 razem ta energia idzie do góry w organizmie, tak? I zaraz już nie będzie posprzątaj te skarpety, proszę, tylko zaraz już poleci jakieś hasło, może wiązanka, może kara i tak dalej, groźby karalne wręcz i tak dalej. Trzeba wyczaić ten moment i robisz to wtedy tak. Powiedział mi to właśnie przez YouTube'a. Ten francuski psycholog powiedział tak, jak wyczujesz ten moment, że za chwilę zaczniesz krzyczeć, to podejdź do tego dziecka, kucnij, żeby być na jego poziomie i powiedz to, co chciałeś powiedzieć, ale szeptem. Czyli kucasz, podchodzisz, kucasz i powiesz, posprzątaj proszę te skarpetki. Ja mówię, ciekawe. I przetestowałem, to normalnie działa. Nie powiem, żebym zawsze wyczaił moment, tak? W sensie czasem już jest za późno, ale jak nie, to naprawdę rewelacja. Rewelacja. Prosta, konkretna technika. I teraz pytanie. Czy to jest złowieszcza manipulacja wieczorka wobec swoich dzieci, przez co jego rodzina staje się robotyczna? Jak Elon Musk. Nie, wręcz przeciwnie, jesteśmy dzięki temu lepszą rodziną, ponieważ znam lepsze techniki. Jak nie stosujesz technik celowo, to stosujesz losowe techniki. Tak to działa, tak? Czyli takie, które dostajesz od swoich rodziców. W sensie widziałeś je, jak ciebie wychowywali, no i tyle. I pewnie niektóre z nich były dobre, niektóre nie. I co by było, gdyby teraz te drugie podmienić na jakieś nowsze? Tak to działa, więc taki mam cel. Zarówno w temacie żona, jak i w trzeciej kategorii, czyli dzieci, czyli cele z dziećmi również. Na przykład taki cel pod tytułem wieczorne czytanie dzieciom książeczki. Czy to jest fajny cel? Fajny. Żeby wiedzieć, czy go osiągasz, to musisz go mierzyć, wyznaczyć. Bo co to jest wieczorne czytanie? Dobra, ile razy? 200 w roku? 300? Ja na pewno bym nie celował 365, bo to jest nierealne. To jest nierealne, bo raz, ty będziesz chory, dwa, dziecko kiedyś może być chore, trzy, dziecko będzie na wyjeździe, albo ty będziesz na wyjeździe, albo no różne rzeczy się da, albo wrócicie skądś późną nocą, więc celujmy realnie. 300 razy. To jest cel. Lepszy niż wieczorne czytanie. 300 razy wieczorne czytanie dzieciom w przyszłym roku. Tak, konkretny cel, który jest mierzalny i teraz
kwestia, żeby go mierzyć. Albo w notatce Apple, w docsach googlowskich, w Notion, w czymkolwiek, w biznesplanerze i tak dalej. Obojętnie, byle mierzyć. Jak nie zmierzysz, to nie będzie zmierzone i będzie bez sensu. Czyli kategoria dzieci, bardzo dobra kategoria. Ja mam kategorię altruizm. Nie narzucam. Czyli jak ktoś nie ma potrzeby takiej, żeby pomagać innym ludziom, albo robi taki biznes, no bo ja też w sumie tak sobie myślę, że sam mój biznes w jakimś sensie jest altruizmem, mimo że no nie spełnia definicji, bo ja na nim zarabiam, tak? Ale że robię dużo dobra, tak? Bo regularnie promuję podejście wolnościowe do tego, żeby nie mieć kredytów, żeby być wolnym od kredytów. Wiem, że wtedy ludzie mają lepsze życie, czyli to jest realna pomoc ludziom, że przychodzi ktoś i mówi, że naprawdę tak można, tak się da i to jest w dodatku, to jest normalne, mimo że nie jest popularne. I tyle, więc po różnych wiadomościach, jakie od Was dostajemy, wnioskuję, że to jest dobre. Nie wstydzę się swojego weganizmu, w zasadzie wstydzę się tego, że kiedyś weganinem nie byłem, bo o ile są tematy w życiu, gdzie można dyskutować, tak, ocieplenie klimatu, a to bardziej przez węgiel, bardziej przez auto, a czy elektryczne auto to na pewno rozwiąże, przecież trzeba je też wyprodukować. Trzeba mieć lit do baterii i kadm i tak dalej. Tu można dyskutować. To są takie rzeczy, wszystko takie niejednoznaczne, jak polityka światowa, czy jakby tam nie było NATO, to czy ten by też zaatakował i tak dalej. To są turbo skomplikowane rzeczy. A weganizm to jest prosta rzecz. Patrzysz na krowy, które są zabijane albo torturowane dla mleka i widzisz, że cierpią. Tu nie trzeba, to naprawdę wystarczy IQ pod tytułem 2 i ty widzisz, że cierpią. I masz proste rozwiązanie. Nie trzeba systemowego, że ja teraz zamknę te farmy, bo tego nie jestem w stanie zrobić. Proste rozwiązanie, że przeze mnie już cierpieć nie będą. Dzięki, cześć. Tyle. Posprzątane. Prostszej rzeczy, żeby przestać torturować żywe istoty, nie widziałem w życiu. Więc dla mnie to jest mega, mega prosta rzecz. Więc tak sobie myślę i tak sobie zresztą rozpisuję w notatniku w części altruistycznej, że tak powiem, że fajnie jest robić to na luzie, wspierać różne fundacje na luzie, na zasadzie bez takiego poczucia winy, bo nam się to instaluje teraz bardzo często, takie poczucie winy w zachodnim świecie, tak, że no, bo jesteśmy białymi ludźmi, część z nas mężczyznami i tak dalej, no to wszystko nasza wina w sumie na tym świecie. To. I to, że my sobie w życiu radzimy, to tylko dlatego, że mieliśmy niewolników i tak dalej. Przypominam, że w Rzymie byli biali niewolnicy i część z nich to byli Słowianie i tak dalej. Rzymianie, oddajcie reparacje chcę. W każdym razie, no więc oczywiście, ja wiem, że tak patrząc na to historycznie, to na pewno wolę się urodzić w Polsce niż w Bangladeszu. To co do tego nie ma żadnej wątpliwości. Więc to są argumenty, wszystko jak najbardziej częściowo trafne. Natomiast życie z poczuciem winy to marne jest rozwiązanie. Dlatego też ja wolę pomagać, dlatego że to jest fajne, a nie dlatego, żeby siebie jakoś tam naprawić, jakieś tam poczucie winy, że ojej, bo ja tu żyję w takich czasach i tak dalej, to muszę to oddać teraz. No, to też by było skuteczne, ale nieprzyjemne, tak? Więc ja tam wolę pomagać w innym celu. Dlatego zrozumiałem, że kurczę, w swoim biznesie oferujemy fajną wiedzę, przez którą ludzie mają lepsze życie. Więc nawet jak ja bym nie miał żadnego dodatkowego wsparcia dla fundacji, bym nie robił dla czegokolwiek innego, to tyle już dostałem maili, że ludzie zmniejszyli ilość zjadanego mięsa czy wypijanego mleka, że już wiem, że swoje grzechy, że tak powiem, odrobiłem, bo taki miałem cel, żeby te wszystkie lata, kiedy nie byłem weganinem, wcześniej 10 lat wegetarianizmu, żeby ten czas odrobić, te wszystkie skrzywdzone zwierzęta, żeby odrobić tym, że przekonam odpowiednią ilość ludzi, żeby też zmniejszyli i tyle, spożycie tego typu żywych istot. Także tak to wygląda. Natomiast wtedy się fajnie po prostu pomaga, jak wiem, że pomagam, bo lubię, bo chcę, bo to jest fajne, bo każda strona na tym zyskuje, tak, pomagający również, bo się czuję lepiej, a nie dlatego, że muszę, bo przepraszam, że żyję, no to teraz będę pomagać. Więc w tym altruizmie jeszcze sobie na ten rok nie wypisałem celów, bo jestem również w trakcie. Natomiast w zeszłym roku napisałem sobie taki ambitny cel. Rok wcześniej też, ale go nie osiągnąłem. Natomiast rok temu go sobie powtórzyłem, że chcę uzbierać 1 000 000 złotych na cele charytatywne. Uzbierać, w sensie zorganizować coś, że 1 000 000 z tego będzie. No i co? Kto z Was był na naszej konferencji Biznes 2.0 w 2022 roku, wie, że tam właśnie na scenie zostało przekroczone 1 200 000 na wsparcie polskich i gańskich, tak się to chyba mówi, domów dziecka. Także zrobiliśmy kawał dobrej roboty z Fundacją Omeny Mensa z pomocą Rafała Brzoski. Udało się, czyli od celu do realizacji. No i co?
fajnie. I teraz to realnie pomaga, więc dlatego teraz myślę, czy podbijać stawkę i jak to zrobić. Na ten rok cały czas jestem w trakcie rozpisek. Jeżeli pomaganie innym jest dla Ciebie ważne, to warto sobie taką kategorię również w celach rozpisać. Dla mnie kolejna kategoria to są biznesy zagraniczne, ponieważ od lat na różne sposoby atakuję te rynki zagraniczne. Nie jest to łatwe, jak się nie rozumie tych rynków, więc ja się uczę, zaczynam je rozumieć i tak dalej. No i potem to przynosi jakieś pierwsze efekty, potem drugie i tak dalej. Także trwa. I to sobie również wypisuję. Znowu, dla niektórych z Was nie ma takiej kategorii, ale uważam, że dla wielu polskich przedsiębiorców mogłaby być. Mogłaby być, bo wielu polskich przedsiębiorców nie działa za granicą tylko przez jakieś takie polskie kompleksy, tak? Że my to nie jesteśmy może tacy dobrzy jak Stany, Niemcy i tak dalej. To jest wszystko bujda na resorach. Polscy przedsiębiorcy należą do najlepszych na świecie. A wiem, bo współpracuję też z zagranicznymi przedsiębiorcami i widzę, że naprawdę ta polska jakość to jest coś niesamowitego. Rewelacja. Oczywiście są we wszystkim wyjątki, tak? Ekipy budowlane, ale to nie jest tak, że co, że w Hiszpanii są super ekipy budowlane albo na Węgrzech? Nie, nic z tych rzeczy. Także to jest temat raczej globalny problem. W każdym razie tak to działa. Czyli biznesy zagraniczne, ja akurat na razie przynajmniej sobie wypisałem na przyszły rok głównie koncentracja, żeby aplikacja LingoMouse, którą już stworzyliśmy ostatnio i teraz udoskonalamy, żeby ona weszła na 4 kraje. I żeby tam po prostu zaczęła zarabiać. W Polsce ona nie zarobi, dlatego że ona jest dawana w gratisie naszym klientom Instytutu Lingwistyki. Także wszyscy, że tak powiem, członkowie Instytutu Lingwistyki, nasi klienci, dostają tę apkę zupełnie za darmo. Mimo że ona nie była darmowa w produkcji, oj nie, bolało, płakałem jak wydawałem, ale było warto i chcę, żeby w przyszłym roku ta apka na rynkach zagranicznych zaczęła działać. Tam, gdzie nie ma Instytutu Lingwistyki, tam ta apka będzie podbijać rynek, więc to siłą rzeczy, tam musimy ją robić i promować, żeby zarobić, bo w Polsce na niej nie zarobimy. Także tak to działa, w związku z czym kategoria biznesy zagraniczne. Szósta kategoria i w każdej kategorii wypisujesz sobie po prostu swoje cele, wszystkie, które przyjdą Ci do głowy. Kategoria szósta, produktywność. Tutaj jeszcze nie wypisywałem, bo to robię tak na bieżąco, jestem maniakiem zarządzania czasem, 48 godzin na dobę, jak ktoś nie ma, to polecam, ponad 100 technik tutaj dla Was mam, więc to robię na co dzień, dlatego mam trochę problem z wymyśleniem celów noworocznych w tym zakresie. Powiem Wam zatem, jaki miałem cel na zeszły rok i świetnie się sprawdził. Time blocking, czyli zamiast klasycznej listy zadań, którą miałem przez lata, czyli że idę do biura, tak, i tam mam listę zadań zrobić to mam listę zadań opartą o time blocking, czyli blokowanie czasu, czyli że mam rozpisane godziny biurowe, tak, że wiem, że na przykład dziś będę pracować od 8 do 15, to mam napisane 8 do 9 i wtedy tam jest signal na przykład, ogarnąć, potem to, czyli jest lista zadań, ale tylko na tę godzinę. A później od 9 na przykład do 11 jest nagrywka, tak? Nagrywamy Biznes 2.0, sru, wypisane i już. Potem o 11.30 na przykład trening, potem o 13 to i tamto i tak rozpisuję. Czyli lista zadań, ale z podziałem na godziny. I to jest miazga. To się wydaje tak małą zmianą, tak? No dalej to jest ta sama lista zadań, ale teraz rozpisane, które zadanie będzie o której godzinie i w jakiej kolejności, żebym się jutro nie zastanawiał. Co tam, kiedy, od czego zacząć i potem prokrastynacja, bo najtrudniejsze zadania są to te najważniejsze, więc chcę się zrobić je jutro i tak dalej. A tak wszystko wypisane. Wieczorem zawsze rozpisuję time blocking na jutro i naprawdę, chyba że jest taki mega tragiczny dzień, niewyspanie, choroba do tego, wszystko naraz się złoży, to wtedy rzeczywiście nawet time blocking nie zadziała i wtedy się spełnia połowę tylko listy, ale w każdy inny dzień to naprawdę jest to 100 razy lepsze niż zwykła checklista, więc polecam Wam sobie dać taki cel w temacie produktywności. Warto, żeby każdy miał produktywność jako kategorię w swoich celach. Produktywność, przypominam, że to jest osiąganie produktu w krótszym czasie, tak? Czyli nie chodzi o to, żeby w życiu zrobić, cały czas pracować. Wręcz przeciwnie, no właśnie produktywność polega na tym, żeby te rzeczy, które chcesz osiągnąć, zrobić szybciej i skuteczniej. A w wolnym czasie już nie musieć nic robić i robić to, co się chce, tak? Spędzać miło czas z rodziną i tak dalej. To jest taka uwaga dla tych przedsiębiorców, którzy tam są uzależnieni od pracy. Co dalej? Kategoria zdrowie i energia.
Zdrowie i energia to dla mnie jest duża kategoria, w zasadzie w tym roku była ona największa. Tutaj miałem najwięcej celów i najwięcej zmian. Dlaczego? Bo w końcu zrozumiałem, że to jest ważne. Trochę wiek mi w tym pomaga, bo niebezpiecznie przybliżam się do czwórki z przodu. Jeszcze 2 lata, ale jest to coraz bliżej, więc tym bardziej nieśmiertelność się wyłącza, tak? W wieku 20 lat to wiadomo, można żreć kebaby i dalej wierzyć, że to nie szkodzi. Ale potem widzisz zmiany i zaczynasz wierzyć, że to może jednak szkodzić. Także czas mi tutaj pomógł. Na przykład miałem taki cel zeszłoroczny, żeby coś zrobić z bólem kręgosłupa, tak? Bo dużo czasu przy komputerze, więc ból kręgosłupa i tak dalej, i tak dalej. Rozwiązania były proste, tak? Proste rozwiązania, na przykład jeden task to było wywalić z biura kanapę. Naprawdę, to może być dziwne, ale no miałem w biurze kanapę, sofę i po prostu ją rozdaliśmy. Nie wiem, kto w końcu ją wziął, bo to było na OLX-ie wystawione, ktoś przyszedł, wziął za darmo. Mimo, że naprawdę dobra kanapa. Myślę, że z 1000 na spokojnie bym za nią dostał, ale ja chciałem szybko się pozbyć, więc dałem za darmo. Ktoś przyszedł, wziął, wywiózł i tak dalej. Nie było kanapy. I nagle teraz to biuro wygląda trochę biedniej, brzydziej, mniej designersko. Architekt by się załamał, bo tak ładnie w rogu kanapa stała, ale jak miałem kanapę, to czasem na niej siadałem. Taki był gorszy dzień, niewyspanie i tak dalej, to siadałem na tej kanapie. Teraz nie mam tej kanapy, to nie mogę siadać. Jakie mam alternatywy? Stojące biurko, tak? Ponieważ mam monitor na wysokości oczu. To jest bardzo ważne, żeby mieć zewnętrzny monitor. Nie można pracować na komputerze tak, że patrzysz w dół, obojętnie czy siedzisz, czy stoisz. To i to jest szkodliwe wtedy. Klucz, to jest klucz. Kupić sobie za parę stów, jest to inwestycja, ale warto, zewnętrzny monitor i stawiasz go na środku. Przed oczami. I wtedy laptopa sobie podłączasz. Ja mam laptopa tutaj, bo przecież nie możesz dać laptopa wyżej, żeby mieć ekran z laptopa tutaj przed oczami, bo wtedy znowu ręce masz, tak? Jak kaczuszka i nie da się tak pisać. Więc trzeba mieć zewnętrzny monitor. Także ja mam taki zewnętrzny monitor na wysokości oczu. Mierzyliśmy to, tak? Wzięliśmy płytę taką drewnianą i przywierciliśmy. Ja teraz sobie tutaj sukcesy Artura przywłaszczam, że my to zrobiliśmy. Przywierciliśmy, no. I Artur tu złowieszczo na mnie patrzy, że ja, ty wieczorku, tyś dupę mnie pocałuj, nic żeś nie zrobił. Ty byś to wiercił, to by tej ściany już dawno nie było. Co jest zresztą niestety prawdą. W każdym razie efekt jest, że to stoi i działa i jest to super sprawa. I nagle się okazało, nie ma kanapy w biurze, jest płyta przywiercona, jest monitor i tyle. I nagle kilka celów się realizuje naraz, tak? Po pierwsze, mam więcej energii, bo więcej stoję. Po drugie, w ogóle mam więcej kroków zrobionych, bo jeżeli ja przez parę godzin w biurze nie mam gdzie usiąść, no to co ja mam robić? No to chodzę. I tyle. Więc to jest to. Po trzecie, produktywność zyskuje bardzo, ponieważ czasem tak jest, że jak się usiądzie, to tak ta energia tak idzie w dół i tak się zamula, prokrastynacja się włącza, tak, zostawianie na później. Jak się już chodzi i wiem, że ja mam zrobić trening na przykład, a trening jest zawsze trudny, tak, wymagający, no to dalej już chodzę, już jestem na nogach, teraz tylko wziąć hantlę i podnieść, tak, a tak musiałbym jeszcze wstać, to by bolało. Także tak to działa, w związku z czym jest to naprawdę super sprawa pod kątem zdrowotnym. No i wiecie co, że przez to, że ja ciągle stoję w biurze, w domu nie, w domu siedzę, ale znowu, na przykład w domu kupiłem sobie poduszkę, to znowu był task, kupić poduszkę do siedzenia i siedzę, no nie w kwiecie lotosu niestety, bo nie umiem za bardzo, ale siedzę tak sobie po turecku w domu, zamiast na kanapie domowej, bo z domu kanapy nie wywalę, ponieważ wiązałoby się to z wojną domową, w związku z czym nie mogę rozwiązać problemu globalnie, no to rozwiązuję go inaczej, kupiłem sobie poduchę do siedzenia i siadam na tej poduszce przy kanapie. Więc pierwsze, co robię, to mam taki nawyk, jak wracam do domu, że biorę tę poduchę za kanapy, kładę ją przed kanapą i tam siadam. I wtedy siedzę już wygodnie, na ziemi praktycznie, ale nie tak, żeby mi tyłek odpadł, bo jednak jest poduszka jakaś tam. I tyle. I siedzę z prostym kręgosłupem. I wiecie co? Ja pamiętam, jak się zapisywałem na siłownię, która później przez lata była moją siłownią, gdzie trenowałem. Później przyszła pandemia, więc wpadła w problemy i później ją kupiłem w końcu, tę siłownię. To zobaczcie, jaki to jest horyzont czasowy. Ja pamiętam, że jak się zgłosiłem na tę siłownię, to powiedziałem im na pierwszym treningu, słuchajcie, pomóżcie mi, bo boli mnie kręgosłup od komputera. Wtedy to było. Widzicie? Więc to nie był ból kręgosłupa pod tytułem we wtorek go zabolał na chwilę, tylko to się trzymało. No wiadomo, no jakby to był ból taki, że ja spać nie mogę i krzyczę z bólu, to bym to załatwiał dużo szybciej. A szkoda, że tak nie zrobiłem, ale widzisz, to się latami ciągnęło.
i zostało wyeliminowane na zawsze. Aha, jeszcze jeden nawyk do tego doszedł, czy task. Przestawiłem sobie siedzenie w samochodzie na pionka, tak? Czyli zamiast siedzieć tak, to siedzę tak, jak pionek. Po prostu jak pionek. Może dla kierowców obok to wygląda śmiesznie, ale potem się okazuje, że po takiej trasie parogodzinnej, a ja lubię jeździć autem, czasem ta trasa ma nawet 15 godzin, to wysiadam z tego auta i chodzę. I chodzę i kręgosłup potem nie musi tego odpocząć, czy zwrócić sobie przez 3 dni i tak dalej, i tak dalej. W związku z czym bardzo, bardzo ważna rzecz. Świetna sprawa. Widzisz? Czyli cel pod tytułem, ogólny cel pod tytułem pokonać bóle kręgosłupa, zrobić coś z nimi, nagle się zmienia w konkretne różne nawyki, taski, inne rzeczy, rozwiązania. Tak czy inaczej to działa. W związku z czym cele dla pleców, cele dla zębów swoich możesz mieć, tak? Zrobić przegląd, może jakiś wyrwać niestety, jeśli trzeba i tak dalej. Na to jest dobry czas akurat, niestety, z przykrością stwierdzam, ale już wiem, że wyrywanie, że w ogóle takie chirurgie są lepsze zimą. Dlaczego? Ponieważ jak wyjdziesz, co ja niestety zrobiłem kiedyś, a mam porównanie, jedną ósemkę wywalałem pełnym latem, a drugą pełną zimą. I co? I jak wychodzisz na 35 stopni z dziurą po ósemce, to naprawdę można gryźć ściany. A jak to jest zima, no to dalej nie jest to komfort, nie wiadomo jaki, ale jest to 100 razy lepsze. Więc zdecydowanie to jest teraz ten czas. Zwłaszcza, że takie rzeczy to się najchętniej odracza w nieskończoność, nie? Że a dobra, to jeszcze poczeka, aż już będzie ból tak nie do zniesienia, że w końcu pójdę. Więc nie, warto zrobić takie rzeczy od razu, załatwić i tak dalej, przejść przez swój ból, póki zimno, i mieć z głowy. Za pół roku nie będziesz o tym pamiętać, albo będziesz wspominać, że dobrze, że to już jest za tobą. Także tyle. W temacie zdrowotnym i energetycznym ja też wypisuję cele związane z wagą, tak, z treningami, z tego typu rzeczami. Z żywnością oczywiście, to jest kluczowa rzecz, tak? Czyli że na przykład tylko raz w tygodniu niezdrowa żywność, tu są te wszystkie limity na alkohol, tu jest to, że jedzenie powinno być nieprzetworzone, czyli nie jakieś gotowizny, typu gotowy makaron, gotowe, jak ktoś je mięso, no to jakieś parówy, to już nie chce kupić chociaż łososia, tak? Czy tuńczyka, jakieś coś, co jest w miarę nieprzetworzone, niekonserwowego i tak dalej. Także żadny przetworzony syf pełen toksycznych substancji. To jest w ogóle paranoja. Także czemu ludzie to jedzą? Znaczy rozumiem, że na wczasach albo tam raz w tygodniu sobie tam zjedzą, no ale ludzie to jedzą notorycznie. Notorycznie. Żrą jakieś fast foody, wow. Ja tak mówię, ludzie, oni tak, a ja pół życia tak robiłem. Natomiast właśnie tym bardziej teraz widzę absurdalność tej sytuacji. I w tej kategorii mam też wypisane zdrowie psychiczne. No bo o to też trzeba dbać, tak, żeby się, bo na przykład jak przez tydzień zaczniesz zamulać, że życie to ciężkie, bo wojny, bo pandemie, bo to, bo tamto, bo Klaus Schwab i tak dalej, zaczniesz na przykład wchodzić w te teorie spiskowe, to jest mega niebezpieczna rzecz, mimo że statystycznie co 10. teoria spiskowa na pewno jest trafiona, ale te 9, które są nietrafione, tak bardzo zniszczy ci życie, że już potem i tak nie ma znaczenia, która jest prawdziwa, bo ty i tak będziesz do niczego. Natomiast ktoś, kto olałby wszystkie teorie spiskowe, nie zajmowałby się nimi, nie poświęcałby im czasu, a zacząłby ten czas inwestować w zarabianie kasy, to i tak potem, jak ta jedna z 10 się sprawdzi, to ten człowiek sobie z tym poradzi, tak lub inaczej. Tak to po prostu działa, więc to jest ważne. To jest ważne, bo niektórzy cierpią przez to, że oglądają newsy, wiadomo, same złe wiadomości, a inni z kolei myślą, że otworzyli oczy i cierpią przez to, że czytają ciągle o spiskach. Fajne mi otworzenie oczu. Robisz ze swoim organizmem coś takiego, że ciągle mu wypuszczasz kortyzol, bo Klaus Schwab cię zabije. Czyli cały czas kortyzol, adrenalina, hormon stresu i tak dalej, zero serotoniny, zero dobrych emocji i tak dalej. Ciągle złe samopoczucie, bo ciągle źli ludzie chcą cię uwalić. Nawet jeżeli częściowo to jest prawda, bo na pewno tam tacy są. Nie ma co do tego wątpliwości. Ale poświęcanie temu twojej energii i uwagi nie jest otwarciem oczu, tylko ich zamknięciem, tak? Otworzenie oczu to jest wyjście ponad to i stwierdzenie, robię swoje, dobrze się bawię, niezależnie od okoliczności, tak w piłce nożnej, tak, mecz musi być trudny, żeby był fajny. Dlatego finał Mistrzostw Świata był tak fantastyczny, bo było widać, że obie drużyny mają przerąbane. Tak, to było super, fantastycznie. I tak jest w życiu, tak? Jest trudno i dlatego jest warto. Zresztą każdy, kto został wychowany w beztrosko, ten wie, że jego życie nie ma sensu, tak? Jest pewnie ćpunem, alkoholikiem i tak dalej, bo wszystko było takie łatwe.
No tak to po prostu działa, cóż ci mam rzec. Także dlatego zdrowie psychiczne jest ważną kategorią. Moim największym odkryciem, bo celów na zdrowie psychiczne za bardzo nowych na ten rok nie mam, bo akurat w zdrowiu było tak dobrze, że w zasadzie chcę tylko podtrzymywać większość z tych rzeczy, więc altruizm jest elementem zdrowia psychicznego, bo jak dajesz coś innym, to sam czujesz się lepiej. Trening, sen, to są wszystkie rzeczy, które drastycznie wpływają na zdrowie psychiczne. Dlatego jak wymyślają jakieś lockdowny, trzeba wtedy olać to, mieć to w D, iść ćwiczyć, iść na nielegalną siłownię i tak dalej, nie szanować tych wszystkich zasad, łamać prawo i być wiernym sobie i swojemu zdrowiu, bo to jest ważniejsze niż jakiś debilny minister, który chce być twoim tatą, którym nie jest i nigdy nie będzie. W związku z czym tak to po prostu działa. Czyli zdrowie psychiczne. Ale moje największe odkrycie tego roku w zdrowiu psychicznym to był magnez. Naprawdę, to może być dziwne, ale napatoczyłem się na takie badania, potem na kolejne, gdzie okazało się, że jak podają ludziom z depresją, czyli wiesz, to nie są żarty, to nie jest, że on wstał dziś lewą nogą, tylko depresja to jest, jak przez 14 dni co najmniej utrzymuje się stan beznadziei, tak, upraszczając oczywiście, no ale tak to działa. Czyli konsekwentnie ciągle. Czyli nie jest to chwilowe, że przyszło i jutro przejdzie. I oni tym ludziom podawali jednej grupie leki na depresję, czy tam leki wychwytu zwrotnego, serotoniny i tak dalej, a drugiej grupie magnez. Bo się okazało, badania pokazały, że wszyscy ludzie z depresją mają niedobór magnezu, więc zaczęli się zastanawiać, co było pierwsze, jajko czy kura. Czyli czy przez depresję zużywa się magnez, tak, bo więcej na przykład mózg zużywa, żeby zachować te wszystkie smutne myśli, czy przez brak magnezu zaczyna się zamulać. I się okazało, że w tym badaniu i w kolejnych, które później duplikowano, magnez okazał się skutecznym lekiem na depresję niż leki na depresję. Co za absurd. A te leki dużo kosztują i mają poważne efekty uboczne. Są wręcz niebezpieczne dla zdrowia, jak się długotrwale stosuje. Wow. Ja stwierdziłem, sprawdzę to. Sprawdzę to, zwłaszcza, że w czasie postpandemicznym, zwłaszcza jeszcze pandemicznym, różnie to u mnie było. Jeszcze wszedłem za mocno w spiski, no więc to wszystko było takie wkurzające. O, jedzie auto z napisem vegan. Brawo. Brawo dla nich. W każdym razie Veganation, roślinna rewolucja dla świata. Robię im teraz właśnie darmową reklamę. Czymkolwiek jest Veganation, być może to mają jakiś sklep internetowy, pewnie produkują jakąś żywność. Veganation, warto sprawdzić. Cóż to jest? Dobra, reklama zrobiona. Pozdrawiamy. W każdym razie, zastosowałem magnez również na sobie. Bardzo ważne tylko było nie byle jaki. Nie byle jaki z jakimiś przeciwzbrylaczami, z jakimś talkiem, bo tak zazwyczaj są sprzedawane suplementy w aptece, więc ogólnie supli się w aptece w zasadzie nie kupuje, bo to jest wręcz niebezpieczne. Ja akurat nie mówię, że to jest jedyna dobra firma, a niestety nie zapłaciła mi za reklamę, więc po prostu mówię, co ja używam. Używam w większości suplementów firmy Formec. Formec, kupuję je na Allegro, wpisujesz na przykład Formec, B-Caps i tu nazwę suplementu. Witamina C, witamina D, taka, siaka, magnez i tak dalej. Magnez B6 w tym wypadku. No i tyle. I ja biorę te kapsułki i wysypuję je do wody, ponieważ nie interesuje mnie ta otoczka, nie chcę tego łykać codziennie przez lata, bo nie wiadomo, jaki to będzie efekt. Niby to nieszkodliwe, ale kto to tam wie. A w środku już mam sam magnez. No i tyle. Piję z wodą. Dzięki, cześć. I tak naprawdę okazuje się, że efekt jest przepotężny. Ale naprawdę, przepotężny. To nie jest placebo, że no wydaje mi się, że trochę się lepiej czuję. Wiesz, to jest tak, jak horoskopy ludzie czytają. No, faktycznie, coś w tym jest. Że w tym roku wydarzy się trochę dobra i trochę zła w twoim życiu. Wow, mieli rację. Nie, u mnie to jest skokowa poprawa samopoczucia, zarządzania biznesem również, tego, że jak są problemy na przykład, czyli że rano takie na sygnalu cała litania rzeczy, które są beznadziejne, tak? Że to nie wyszło, tu ktoś się skarży, tu coś nie działa, tu coś się wyłączyło i tak dalej, no to po prostu wiem, że kiedyś oczywiście też się tymi sprawami zajmowałem cały czas, nie było problemu, ale kiedyś mnie to tak wkurzało, że nie, znowu. A teraz, dobra, jedziemy z tym, roki ciśniemy i spoko. I to nie jest wynik mojej pracy z rozwojem, ponieważ robiłem test AB, tak? Czyli jedyną rzecz w tym czasie, którą zmieniałem, to był magnez, dołożenie magnezu. Bo chciałem iść za nauką, no. Jeżeli to pomaga ludziom z depresją, no to czy innym też może pomóc? Jeśli w dodatku badania pokazują, że ogólnie większość ludzi ma niedobór magnezu, także w zasadzie rewelacja, to jest moje odkrycie ze zdrowia psychicznego. Czyli nie tam magnez, bo kości, bo ząbki, tylko zdrowie psychiczne. Chcesz się lepiej czuć? Spróbuj magnez.
Nie mówię, że to każdemu we wszystkim pomoże, no bo fajnie by było, jakby to było jedyne rozwiązanie, tak? Komuś wczoraj zabili całą rodzinę i on teraz, o, magnez i będzie dobrze, przejdę przez traumę. No nie sądzę, żeby tak było, natomiast bardzo wielu ludzi, w zasadzie większość, która się za dużo smuci albo za mało wierzy w siebie, robi to bez wyraźnego powodu, tak? Bez traumatycznego doświadczenia w ostatnim czasie. Nikt im ostatnio nie umarł albo coś. Także warto o tym pamiętać, świetna sprawa. Dobra, jadę dalej. Kolejna moja kategoria to są skille, umiejętności. Co w tym roku chcę zrobić, czego chcę się nauczyć, tak? Ja tam sobie napisałem lepiej pływać. Lepiej to oznacza, no bo wiadomo, no, jak mnie puszczą na wodę, no to jakoś tam przeżyję. Parę razy się zresztą zdarzyło musieć, ale chciałbym tak, wiesz, tak zazdroszczę swojej córce na przykład, że ona tak mówi, a teraz płynę tym stylem, teraz tym, teraz tamtym, teraz siamtym i sobie tak płynie jak chce. Ja to raczej na ratownika płynę, tak? Czyli jak już trzeba się ratować, to płynę, a tak rekreacyjnie słabo i w tym roku chciałbym to zmienić, to jest konkretny cel i różne inne umiejętności też nie wypisałem jeszcze wszystkich, bo sobie to jeszcze w trakcie jest, ale warto rozpisywać, tak? Czyli planować umiejętności. Bardzo warto. I co jeszcze mamy na tej liście? Bezpieczeństwo, backup, preppers. Na tej liście mam coraz mniej, ponieważ coraz mniej ilości rzeczy się boję, tak? Być może to też jest ciekawe, że od kiedy zażywam magnes, to mniej rzeczy mnie przeraża i potencjalnych strasznych scenariuszy, a do tego wiem, że ogólnie i tak się ze wszystkim sobie człowiek da radę, jak ma umiejętności, tak? Czyli obojętnie co to tam będzie, wojny, pandemie nowe, nie wiadomo co, to wiem, że zawsze się coś wymyśli. Tego mnie też zresztą ta pandemia nauczyła. Zamknęli siłownię, chodziłem na siłownię. Zamknęli restaurację, bywałem w restauracjach. Miałem umrzeć przez to, że nie nosiłem maski, nie umarłem. No i już, więc sprawdziłem ich założenia, porównałem z moimi, okazało się, że ich założenia są kłamliwe, moje są prawdziwe, zadziałały mi dobrze i w dodatku da się system oszukać i chętniej z podniesionym czołem będę go oszukiwać przy każdej kolejnej takiej akcji, jeśli znów coś podobnego wymyślą. No i tak to po prostu działa. No i już, a to mi dało dużo takiego animuszu, że faktycznie, że obojętnie co ten system głupiego nie wymyśli, zamknął lasy i co? Ja miałem tylko lepiej, byłem jedynym człowiekiem w lesie wtedy, pamiętam to. Więc fajnie, pusto było. Także łatwo było ćwiczyć i robić, co się tam chciało. W każdym razie, więc wiedząc to, nie jestem może już na koniec tego roku aż takim turbo prepersem, jak byłem jeszcze rok wcześniej, ale ogólnie co do zasady warto się przygotowywać na różne scenariusze, jakby nie było. Dalej mam żywność przygotowaną na parę miesięcy do przodu, gdyby coś, tak? Mam przygotowane również różne tam narzędzia samoobrony, że tak powiem delikatnie i tak dalej, więc jakieś tam prepersowe rzeczy mam, tak? Jakieś tam środki, jak firma by padła dzisiaj albo zaczęłaby mieć problemy. Jakby padła, to nawet łatwiej niż gdyby miała problemy, bo jakby padła, to jej nie ma, tak? Ale jak ma problemy, no to przecież ludzie dalej są, zespół, koszty i tak dalej, więc dalej ona generuje koszty, a trzeba zarabiać. Skądś? Jakby nie zarabiała, a generowała koszty, problem. Także różnie to tam są. Więc w kategorii tutaj bezpieczeństwo, backup, preppers, tam sobie wpisuję wszystkie rzeczy związane z przygotowaniem się na tak zwane najgorsze, na czarną godzinę, mówiąc rasistowsko. Można też powiedzieć w backupie backup danych, tak? Czy twoje dane dzisiaj, jak padnie ci komputer, to czy przypadkiem będzie problem? Bo w moim wypadku nie będzie problemu. Żadnego, ale totalnie żadnego. Ani trochę. Mam wszystkie rzeczy zapisane w różnych miejscach. A czy gdybyś ty padł dzisiaj wjedziony tramwajem, to co wtedy? Czy twoja rodzina wie, gdzie ty trzymasz pieniądze, czy mają twoje hasła jakieś dostępowe i tak dalej? Może ty masz bitcoina, a nie podajesz rodzinie haseł i teraz nagle ty byś dziś zmarł na zawał i co wtedy? Po bitcoinie. Więc takie rzeczy sobie wpisujemy tutaj w celach, tak? To jest konkretny task, tak? Przekazać dane dostępowe swojej rodzinie i tak dalej. Zabezpieczyć hasła, żeby były też w drugim miejscu i tak dalej. Czy masz notatkę z hasłami? Zabezpieczoną hasłem. Czy może masz na swojej karcie płatniczej PIN napisany? I tyle. A twoje logowanie do banku to jest data urodzenia twojego dziecka. I teraz połowa ludzi mówi, o kurde, dobra, szybko, zmieniam. Także to w dziale bezpieczeństwo, backup, preparing. I 12. kategoria celów, prywatność. Prywatność, ja sobie szanuję bardzo prywatność, co w tych czasach jest niestety coraz trudniejsze do osiągnięcia. W związku z czym mam jeden numer dla banków, mam inny numer dla rodziny, dla Signala, mam inny numer dla biznesu,
to przy okazji mi ułatwia produktywność, tak, bo numer biznesowy zostaje na przykład w biurze i już w ten dzień nic się od firmy nie dowiem. I tyle. Chyba, że oczywiście jest jakaś ważna kampania, to wtedy biorę go, ale tak normalnie zostawiam i dzięki, cześć, i bardzo fajnie i spokojnie. W związku z czym to jest to. Te numery w ogóle to one są zagraniczne, z innego kraju, żeby nie były rejestrowane. Używam VPN-a, żeby być w różnych krajach i tak dalej. Mam różne maile dla różnych firm, tak? Czyli dla banków mam jeden rodzaj maila, dla innych instytucji mam inny rodzaj maila i tak dalej, i tak dalej. Także to sobie wypisuję w temacie prywatność po to, żeby jak najbardziej, że tak powiem, zmylić system, mimo że nic drożnego nie robię, ale jak to w filmie uważam niedocenionym, w filmie z Netflixa zwanym Anon, to jest skrót od Anonymous, tam pada takie fajne zdanie, bo tam agent próbuje złapać taką anonimową dziewczynę, hakerkę, i ona do niego w którymś momencie mówi: to nie chodzi o to, że ja mam coś do ukrycia. Ja po prostu nie chcę, żebyście wiedzieli, co ja robię. I rząd nie kuma tej różnicy, tak? Dlatego pod przykrywką walk z terroryzmem i tak dalej próbują zajrzeć wszystkim wręcz do majtek. Ale trzeba powiedzieć sobie wprost, odwalcie się. Nie wasza sprawa, co kto pisze na Signalu, z kim się kto komunikuje i tak dalej, i tak dalej. Swoją drogą, ostatnio radziecki rząd zdziesięciokrotnił stawkę dla hakera, który zhakuje Signala, po to, żeby im przekazywać koordynaty tam ukraińskich żołnierzy, którzy ze sobą gadają na Signalu. Wiesz, co to dla nas oznacza? Że Signal naprawdę jest dobry. Żadna armia świata nie używa WhatsAppa, co to jest chyba oczywiste, bo to nie jest trudne do zhakowania, nie mówiąc o tym, że Mark Zuckerberg za to odpowiada, więc to już w ogóle. Więc to jest dobry znak. Chcesz dbać o prywatność, no to Signal na ten moment jest jakimś rozwiązaniem. Tak czy inaczej, to jest to. I takie są kategorie celów. Widzisz, kategorie celów. Ja mam na przykład w tej prywatności, żeby zmienić numery w tym roku. Mam ten cel co roku teraz, będę zmieniać wszystkie numery. Tak po prostu, żeby historie się mieszały ze sobą, żeby to się tam psuło i tak dalej. Tak samo jak w przeglądarkach, nie zapisuję cookies i w różnych przeglądarkach jestem z innych państw i tak dalej. To wszystko po to tylko, żeby żadne wielkie korpo typu Google czy Facebook zbyt dokładnie nie stworzyły sobie profilu, kim ja to jestem. No i już. Także to jest to. No i dobra, mamy zatem, wiemy, jakie są rodzaje celów, wiemy, w jakich kategoriach warto te cele wyznaczać. No to teraz przypomnę zasady wyznaczania celów. Możesz je pobrać też w PDF-ie pod tym nagraniem, także zachęcam Cię gorąco, możesz to sobie wydrukować. To jest raczej przypomnienie, ponieważ to jest proste, tak? O tym pewnie wielu z Was słyszało, o tym coachowie mówią, więc ja tylko je przypomnę. Cele muszą być zapisane, bo cele w głowie to jest bez sensu żaden cel. Po drugie, cel musi być specyficzny i mierzalny, tak? Czyli waga typu, cel typu 75 kg wagi, jest to cel specyficzny, mierzalny, da się go sprawdzić. A cel pod tytułem jestem zdrowy, to jest trochę lipa, tak? Więc musiałby być bardziej rozbity na jakieś konkretne rzeczy, tak? Czyli mam wyniki badań krwi, tych wszystkich parametrów w normie. To już jest mierzalne, tak? Bo idziesz na badania i ci sprawdzą, czy jest w normie, czy nie jest w normie, tak? Mam wyrwaną tą ósemkę, która czeka od lat na przykład, nie? Albo zrobiłem przegląd zębów. To jest cel mierzalny, specyficzny. Czyli to jest ważna rzecz. Trzeci element, cel musi być pozytywny. Czyli nie będę palić, tylko jestem wolny od nałogów. Bo bycie wolnym to jest fajne, to jest pozytywne, motywujące. A nie będę palić, a dobra, palić? Ja muszę zapalić. Nie będę palić. Czyli pozytywne cele. Po czwarte, cel powinien być teraźniejszy, jeśli piszesz cele pełnymi zdaniami, bo nie trzeba. Ja na przykład mam cel pod tytułem tam wagę, tam jest po prostu sama waga. Już bez całego zdania. Ale jak piszesz pełnymi zdaniami, to niech to będą zdania teraźniejsze. Czyli nie będę ważyć 75 kg, tylko ważę 75 kg, ponieważ dla Twojego mózgu przeszłość i przyszłość nie istnieją. To są abstrakcyjne konstrukty. Ja proszę, jak to inteligentnie powiedziałem. Wow, abstrakcyjne konstrukty. No, w każdym razie mózg tego nie kuma, więc trzeba teraźniejszo. Jestem idealnie zdrowy, tak? Zarabiam tyle i tyle, i tak dalej, i tak dalej. Punkt piąty, zapisany jako ja. Czyli nie jako oni, my, coś osiągnięte, zrealizowane. Osiągnięta idealna waga. Nie. To ja ważę tyle i tyle. Punkt szósty. Cel powinien być motywujący, co oznacza, że jest i realny, i ambitny z drugiej strony, tak? Czyli motywujący. Jeżeli jest realny, na przykład, jeżeli jest realny, ale nie jest ambitny, tak? Czyli zarabiasz
5000 i dasz sobie cel, żeby zarabiać 5100. To jest realne, jak najbardziej każdy się z tym zgodzi. Można załatwić podwyżkę i tak dalej, i tak dalej. Albo coś zrobić po godzinie, raz w tygodniu. Natomiast, czy jest to ambitne na tyle, żeby motywowało? Chyba nie. Wow, teraz, w przyszłym roku zmienię swoje życie, będę zarabiać 100 więcej. Aż mi się chce. Bez sensu, chyba nie. Więc to musi być ambitne, tak? Ale znowu w drugą stronę. Każdy ma inny limit wiary w różne rzeczy, tak? Czyli komuś powiesz, że ma zarabiać 10 tysięcy, to uwierzy w to, drugi byłby zażenowany, że tak mało, trzeci będzie chciał, no różnie to będzie, tak? Czyli chodzi o to, że jak zarabiasz 5, to się zastanów, jaki cel będzie ambitny, ale dalej realny, tak? Czyli nie za ambitny. Jeżeli jak słyszysz 20 tysięcy, to myślisz sobie, dobra, nie, zaczyna być, to już jest bardziej taka magiczna różdżka niż realne planowanie, to spokojnie, to zaplanuj coś innego, tak? 7500, 10, no, ty sobie tam wybierz. Ciężko stwierdzić, ja tam za ciebie nie wiem, ale ty wiesz. W związku z czym cel powinien być i realny, osiągalny w twojej głowie oczywiście, bo to tylko o twoją głowę chodzi, bo to, co jest realne na świecie, to i tak my ostatecznie nie wiemy. Ktoś by mi powiedział, że zaproszę milionerów do Bentleya, a oni przyjdą i będą dzielić się wiedzą i jeszcze będzie z tego kanał na prawie 400 tysięcy subskrypcji, no to bym powiedział, to nie jest realny cel. No i co? I bym się z kretesem pomylił. Także tego nigdy nie wiesz. To chodzi tylko o własne samopoczucie. Czyli takie cele powinny być motywujące, czyli wystarczająco ambitne, ale jeszcze przy tym wydające ci się jako realne. Punkt siódmy. Cel powinien być prawdziwy. Każdy cel powinien być prawdziwie twój. Czyli spójny z twoimi wartościami, z tym, kim ty jesteś. To jest ostrzeżenie dla tych wszystkich, którzy tak jak ja w przeszłości wymyślają jakieś pierdoły typu bucket list. 100 rzeczy do osiągnięcia przed śmiercią. I tam piszą potem już na siłę. A spadochron, a to, a bungee, a nie wiadomo co, a Indonezja. Ale po co? Jak idziesz spać wieczorem i myślisz sobie, kurde, muszę na bungee, bo jak nie przełamię się, to nie wytrzymam. To tak, to twoim celem jest bungee. Ale jak tego tam nie ma, to nie wymyślaj, żeby było. Bo osiąganie celów wymaga zmiany nawyków, zmiany całego swojego życia tak naprawdę. To jest praca na miesiące, dlatego to nie jest jedyny odcinek na tym kanale, tylko tu tydzień w tydzień są nowe odcinki, bo tej wiedzy jest sporo, to trzeba wdrażać, testować, naprawiać, poprawiać to, co nie działa i tak dalej. To nie jest tak, że ty sobie wypiszesz teraz bez konsekwencji sobie dopiszesz 7 nowych celów na listę, bo tak, każda z tych rzeczy będzie miała konsekwencje. I już. Dlatego też, tak samo jak sobie pobierzesz nową grę na iPhone'a, to będzie miało konsekwencje w postaci tego, że spędzisz z nią ileś godzin, czyli tych godzin nie spędzisz na czymś innym. To jest zawsze wybór, jakieś albo, jakieś decyzje do podjęcia, więc nie można pisać celów, bo fajnie, bo słyszałem, że to ciekawe. Nie, cele to jest coś takiego, że nie możesz bez tego żyć, dlatego ja mam główne cele na przykład językowe, bo nie mogę żyć bez języków, próbowałem, to było straszne i chcę się uczyć języków zawsze, nieskończoność, dlatego rozwijamy Instytut Lingwistyki, dlatego rozwijamy apkę do tego i tak dalej, cały czas ciśniemy temat, no i dobrze, bo to jest moja pasja. Tak samo zdrowie ostatnio stało się dla mnie naprawdę ważne, nie jako deklaracja, tylko jako faktycznie już ważne, bo się tak zacząłem zastanawiać, czy dałoby się tak jeszcze pożyć drugie tyle, co żyłem. Statystycznie niby się powinno dać, ale ja chcę żyć dobrze, zdrowo, chodzić, myśleć i tak dalej, pracować do ostatniego dnia. Jak to zrobić? No, nie wszystko zależy ode mnie, ale to, co zależy, chciałbym naprawdę zrealizować, a to nie są proste rzeczy, a może są proste, ale nie są łatwe. No i już, więc zajarałem się tym niesamowicie i działam, jest super sprawa, także no już mój organizm o parę lat jest metabolicznie młodszy niż za czasów mięsnych, że tak powiem, także jest coraz lepiej, więc kwestia, żeby było dalej jeszcze lepiej, więc widzisz, to jest to, czyli prawdziwie twój, spójny z twoimi wartościami, a nie jakieś cele wymyślane dla picu. Do dzisiaj udaje mi się popełnić ten błąd. Na przykład niedawno sobie wypisałem, że może w tym roku wrócę do świadomych snów, lucid dreaming, tak zwany. No to jest fajne, miałem parę razy w życiu świadome sny, uczyłem się tego kiedyś, robi się takie różne elementy, żeby nauczyć się kontrolować swój sen, żeby obudzić się we śnie, tak? Orientujesz się jak incepcja. I to jest super. Zresztą po incepcji, jak wróciłem z kina, to tego wieczora właśnie też miałem, tej nocy miałem świadomy sen. No i już, ciekawe to było. W każdym razie fajne to jest. No i sobie wpisałem z powrotem na początku miesiąca, że może w przyszłym roku wrócimy do tematu, a wczoraj to skreśliłem.
bo stwierdziłem, no ale dobra, czy to jest coś znowu takiego, że idę spać i mówię, kurczę, ale dziś będzie super, jak będę mieć świadomy cel, sen, tak? Będzie rewelacja, genialne to jest, tak? Podchodzę do nowego języka obcego, tak? Wtedy tak mówię, wow, jak ja się dogadam z ludźmi z tego kraju, to będzie niesamowite, genialne, fantastyczne. Ale przy świadomym śnieniu tego nie mam. Może za rok znowu będę mieć, może wtedy wrócę realnie do tematu, ale na ten moment skreśliłem, bo i po co? Na myśl o tym, że mógłbym w wieku na przykład 76 lat, czyli dwukrotność dzisiejsza moja, chodzić totalnie zdrowo, mieć zdrową wagę, nie odwiedzać lekarza albo tylko do kontroli chodzić, jednocześnie prowadzić na przykład dalej program, dalej edukować ludzi, dalej robić coś fajnego, uczyć się 24 wtedy języka, to mnie kręci. Wow! Super, to by było super. Zwłaszcza porównując tych polskich emerytów do niemieckich, tak? Ci Niemieccy siedzą na tych Teneryfach, dobrze się bawią, a ci Polscy w kolejce u lekarza licytują się, kogo bardziej boli. Więc widzę tutaj, że to musi być szwindel gdzieś, tak? Gdzieś musi być to zależne od nas. Przynajmniej po części. Może nie w 100%, bo są jeszcze geny, różne inne rzeczy. Albo będę całe życie zdrowo jadł, a potem dostanę ruską rakietą. No i co zrobisz? Ale jednak stwierdziłem, że to, co ode mnie zależy, to zrobię jak najlepiej się tylko da. Bo to jest mega, mega ważne. I wtedy to jest twoje prawdziwe why, tak? Czyli tylko takie cele mają sens, a nie jakieś głupie bucket list, 100 celów, nie wiadomo po co. Głupota. Ósma rzecz, cele zależne od ciebie powinny być. Nie możesz mieć celu pod tytułem ktoś z twojej rodziny przestanie palić albo pić. Masz w rodzinie alkoholika albo i na przykład jesteś taką żoną samarytanką. Nie, że nie, ty go tak będziesz kochała, że on przestanie pić magicznie. No, niestety, ale to tak nie działa. To prędzej ty zaczniesz, niż on przestanie. Dosyć w zasadzie za śmiesznie zabrzmiało, ale to statystycznie właśnie to tak jest. Także niestety, szanse nikłe, możemy jedynie swoje cele wypisywać. Cudzych się po prostu nie da. Oczywiście, możemy, korzystając z okazji, dobrej energii, powiedzieć swojej rodzinie, słuchaj, córko, synu, żono, mamo, jest dobry czas na wyznaczanie celów. Odcinek, wieczorek, pitoli, o tym 2 godziny, można by skorzystać z tej wiedzy, może razem wyznaczymy swoje cele, bo niektóre są systemowe, tak, rodzinne, na przykład, że cała rodzina, jak coś osiągnie, to każdy na tym zyska. Na przykład, jeżeli ty chcesz mniej ważyć w tym roku, to dogadanie tego z twoją rodziną będzie dobrym pomysłem, bo to będzie oznaczało, że będziecie się wspierać, ale też tak fizycznie, nie tylko, że oj, wspieram cię, bo cię kocham, tylko tak wiesz, konkretnie, że dobra, skoro wszyscy chcemy schudnąć na przykład, bo nagle się okaże, że wszyscy chcą, to wywalmy paluszki z domu, wywalmy chipsy, wywalmy inne rzeczy, nie kupujmy tego, niech tego nikt tutaj nie przynosi nawet i tak dalej, niech jeden drugiego upomina na wczasach, że owszem, można się trochę obeżreć, ale bez przesady. I tyle. I to jest fantastyczne, więc jak najbardziej warto i wtedy to, co oczekujesz od innych, tak? Możesz to wspomóc, ale to tylko tyle. Ostatecznie to i tak oni swoje cele muszą osiągnąć, więc cele muszą być zależne od ciebie. Dlatego ja nie mam celu pod tytułem, żeby był pokój na ziemi w przyszłym roku, bo to nie ja decyduję. Jak ja bym decydował, to nigdy by żadnej wojny nie było, bo dla mnie to jest absurd. Jakbym mógł decydować nad wszystkimi 200 krajami naraz, to wyłączyłbym wojsko jutro. Naraz. Bo zrobić to w jednym kraju, tak, że my w Polsce wyrzucimy wojsko, no to niestety za 5 lat będziemy pod zaborami. Natomiast gdyby można to było wszędzie naraz zrobić, to by było coś. Także cele zależne tylko od ciebie. No i punkt 9, ostatni. Cele osadzone w czasie, tak? Czyli kiedy je osiągniesz? Do kiedy? Nie tam, jak chcesz ważyć tyle i tyle, to do kiedy? Do końca przyszłego roku, do czerwca, do kiedy? Tutaj trochę jak robimy cele noworoczne, to one siłą rzeczy się osadzają w czasie same, tak? Bo są noworoczne, tak? Więc siłą rzeczy zakładamy, że chcemy je osiągnąć do końca przyszłego roku. Aczkolwiek zastanowiłbym się, czy przypadkiem niektóre z nich nie powinny być osiągnięte w pierwszym kwartale albo w drugim i tak dalej. I te wszystkie cele, które wypiszesz w tych wszystkich kategoriach, ja potem zawsze rozpisuję na pierwszy kwartał, tak? Czyli jak skończę robić tą gigaśną listę celów, która wcale nie jest gigaśna, tak naprawdę, bo potem wycinam to kryterium why, mojego why, tak? Czyli po co mi to? Wycina bardzo dużo celów z tej bucket listy tak zwanej, więc tych celów na koniec wcale nie jest aż tak dużo, trochę jest, trochę tam nawyków dochodzi do wprowadzenia i tak dalej, to ja potem rozpisuję kwartał. Pierwszy kwartał, żeby się skupić na działaniu, bo rok to jest za dużo, tak? Czyli rok rozpisany, tak? Ale teraz, dobra, w pierwszym kwartale co ja mam zrobić? Żeby tyle ważyć, żeby to osiągnąć, żeby tamto, żeby na przykład tyle zarabiać i tak dalej. Które z tych rzeczy muszę wdrażać już teraz, żeby na koniec marca było to? Czyli co kwartał siadam do tego,
i zmieniam ewentualnie. Coś nie działa, coś trzeba zmienić, jakiś cel trzeba dodać na listę, jakiś trzeba z niej wywalić i tak dalej. I tak się to robi. I tak naprawdę teraz przed Tobą parę dni wyznaczania tych celów po to, żeby zrobić to zgodnie z tym wszystkim, o czym mówiłem. Dużo wiedzy, ale będzie jeszcze więcej, bo pojawi się problem. Czemu niektórych nie osiągasz, tak? Na przykład patrzysz na swoją listę celów z poprzedniego roku, patrzysz na tą z tego i mówisz, kurczę, niektóre rzeczy się niebezpiecznie często powtarzają, tak? Miałeś się uczyć angielskiego któryś rok, bo nie dołączyłeś do instytutu. Jakbyś dołączył, to byś się nauczył w końcu. Zapraszam. W każdym razie, no ale są takie cele, tak? Ktoś miał zacząć ćwiczyć, nie ćwiczy i tak dalej, powtarza się to. W związku z czym, czemu? No i tutaj niestety, gdyby to było takie proste, że ci powiem czemu już, no to spoko. To byłoby fajnie, ale tych powodów jest kilkanaście. Naliczyłem ich 14, analizując przez lata te cele, których ja nie osiągnąłem. Bo to, że mnie zawsze cieszyło osiąganie połowy celów, to nie oznacza, że nie chciałem więcej. Dlatego za ten rok było to już z 80%. Może za kolejny będzie nawet 90%. Zobaczymy. Cały czas szukam tych powodów i mam ich 14. I teraz, za każdym razem, jak zobaczysz, że jakiś twój cel nie idzie, zastanów się, który z tych 14 powodów za to odpowiada, bo od tego jest 14 różnych rozwiązań. Zobaczysz, że to się wydaje skomplikowane, bo aż 14, ale jest to proste. Punkt pierwszy. Cel może nie wychodzić, bo to jest złożony nawyk. On wymaga kilku innych. Czyli na przykład, ty sobie dałeś cel wysypiać się 8 godzin dziennie, a tu jest tak naprawdę kilka różnych elementów. Po pierwsze, jeśli masz pracę, której nienawidzisz, która cię stresuje, masz szefa, który mobbing uprawia na tobie i tak dalej, albo taką firmę, która ledwo wiąże koniec z końcem i tak od lat, ciągle pracujesz, to poziom stresu może powodować, że ty nie umiesz zasnąć. Czyli wysypiać się, to każdy sobie możesz życzyć, no ale jak nie umiesz zasnąć, to trzeba być może zmniejszyć poziom stresu w życiu, to łatwiej powiedzieć niż zrobić, no ale właśnie, więc to jest złożone, tak? Czyli, że nie osiągasz jednej rzeczy przez to, że pod nią jest kilka innych i trzeba je znaleźć, trzeba je poszukać. Dlaczego? Co tam dokładnie nie działa? Na przykład dlaczego ja zawsze miałem takie zrywy na siłowni przez lata, że zryw na siłowni parę tygodni do kilkunastu i przerwa. I dopiero w tym roku odkryłem ostatecznie. Dlatego, że jestem introwertykiem, nie lubię żadnych takich aktywności robić z ludźmi. Nawet jak tych ludzi jest mało, nawet jak to jest jeden trener personalny, który jest świetny, to i tak jest to jednego człowieka za dużo w okolicy. I od tego czasu ćwiczę sam i się okazuje, że mam największą pasję w historii. Codzienny trening bez problemu, trenuję w biurze sobie na wesoło, pracując w przerwie między zadaniami, robię parę serii i tak dalej, robię to konsekwentnie. Na szczęście wcześniej już ćwiczyłem na tyle z trenerem, że raczej się nie połamię, tak, że już wiem, jak robić technicznie dobrze. No i tyle. I robię to samemu. Tak samo mam z językami, uczę się ich samemu, czasem z obcokrajowcem, ale ogólnie większość czasu jednak spędzam samemu, bo tak lubię, to mi odpowiada i tak dalej. W związku z czym, widzisz, trzeba było coś zmienić, w ogóle sposób trenowania, tak? Kupić hantle do biura i tak dalej, przeprowadzić się, no i już. Także tak to działa, więc czasem coś ci nie wychodzi, bo jest to nawyk złożony, wymaga wprowadzenia kilku innych. No i tyle. Z tym wysypianiem to samo może być, jak ktoś ma telewizor w sypialni. Co za absurd. To jest absurd. No już nie będę używać mocniejszych słów. Nie wolno mieć telewizora w sypialni. Pierwsze z brzegu badania statystyczne pokazują, że Amerykanie, to akurat na Amerykanach robili, ale to wiadomo, że wszędzie będzie podobnie. Amerykanie, którzy mają telewizor w sypialni, współżyją dwa razy rzadziej niż ci, którzy nie mają. Dlaczego? Bo oglądają wieczorem serial, włączają Netflixa i zasypiają przy tym. W dodatku są gorzej wyspani, bo jeszcze dźwięk w tle jest, jak nie zdążyli wyłączyć, albo to jeszcze przez godzinę im tam grało w tle. Nie można mieć telewizora w sypialni, człowieku. Światło niebieskie się emituje z tego, gorzej się śpi. Nie! Broń Boże, wywalić od razu. I widzisz? I ktoś chce się wysypiać, więc myśli sobie, no jak się położę o 22, to tam wyśpię się do 7 na przykład. A potem się okazuje, że nie, bo jest telewizor i Netflix. Albo komórka. Komórka też nie powinna mieszkać w sypialni, jeśli nie umiesz jej wyłączyć, a większość ludzi nie umie. I tyle. Ja już od paru miesięcy umiem, więc wyłączam. I wtedy nie ma ryzyka. Natomiast większość osób powinna po prostu komórkę mieć w innym pokoju na czas spania. I wtedy nie ma opcji, że coś tam jeszcze tylko kliknę, coś jeszcze tylko sprawdzę. Bez sensu. Więc pierwsze rozwiązanie, że nawyk ci nie wychodzi, że celu nie osiągasz, dlatego, że stoi za nim kilka rzeczy innych, które trzeba zmienić, żeby to się w ogóle mogło udać. Pamiętaj, żeby wejść na Instytut Lingwistyki po nasze kursy językowe i na nowoczesna firma Ork po naszą platformę dla przedsiębiorców, gdzie ludzie mogą budować ze sobą relacje i robić wspólne interesy. Zapraszam gorąco. I jedziemy dalej.
Drugi powód, dlaczego dany cel, nie udaje ci się go osiągnąć, może być taki, że to nie jest twoje. To nie jest twoje, albo jest to w ogóle bez sensu. Tak, czyli myślałeś, że to twoje, ale przetestowałeś, no i nie. Tak bywa, tak? Ludzie na przykład zaczynają biegać i może tak być, że chwilowo stracili motywację, ale może też tak być, że ktoś po prostu nie lubi biegać. To nie jest jego rzecz. Więc powinien pływać. No i tyle. Albo chodzić na siłownię, albo robić inne rzeczy. Na szczęście w każdej dziedzinie jest tyle różnych opcji, że nie ma najmniejszego problemu. Każdy znajdzie coś dla siebie, zamiast robić na siłę, dlatego że w tych wszystkich sportowych filmach na YouTubie motywacyjnych to zawsze są ci ludzie tak dobrze zbudowani. To ja też chciałem na siłownię. No ale jak nie czujesz polotu w tym, to są inne możliwości, tak? Inne sporty, inne opcje. Także dla mnie taką weryfikacją był rower. Kupiłem sobie rower, stwierdziłem, tyle lat nie jeździłem na rowerze, a rower to pali dużo kalorii, można na tym jeździć do biura, no rewelacja, same plusy, tak? Nie! Ponieważ siadłem na ten rower i jechałem, no mówię, nie, panie, ach, nie, tyłek mnie boli, niewygodnie, niesympatycznie, ach, szanić to, to wolę więcej spacerować, wolę ćwiczyć, no na siłowni, w sensie siłowniowe rzeczy w biurze i tak dalej, wolę sobie jogować się, i tak dalej, trochę porozciągać i to mi wchodzi, a rower mi nie wchodzi, więc stwierdziłem, nie siadam na ten rower i tyle, nie będę się winić za to, nie będę mówić, że to jest niewprowadzony nawyk czy nie, nieudany cel, nic z tych rzeczy. Moim celem było zadbać o zdrowie, no i to jest świetnie udany cel. Nie udało się tego zrobić w postaci roweru i dobrze, no przecież skąd mam wiedzieć, co mi się spodoba, jeśli przed tym siąściem na rower, to ja byłem na rowerze 15 lat wcześniej, to już nawet nie pamiętałem, czy to dalej fajne, zwłaszcza, że to się jeszcze z czasem zmienia, tak? Coś ci się w tym roku podoba, w innym ci się zmieni, będziesz wolał coś innego i to jest jak najbardziej okej. Więc trzeba testować i elastycznie zmieniać i wtedy zobacz, to nie jest tak naprawdę żaden problem, tak? Że ja usunąłem z listy celów jeżdżenie na rowerze czy świadome śnienie. Usunąłem, no bo się okazało nie być to moje i nic mi to specjalnie nie dawać, więc po co? Trzeci powód, dlaczego ci się cele nie realizują, jest taki, że się trochę realizują, ale w zasadzie nie wiadomo. Tak? Czyli tak trochę tak, trochę nie. I problemem jest to, że ich nie mierzysz. Tak? Czyli spanie 8 godzin. Skąd wiesz, czy to zrealizujesz? Jeśli nie zanotujesz rano, czy dziś spałeś 8 godzin? Za tym jest podnawyk, tak? Podnawyk pod tytułem, że tu nie chodzi o to, żeby budzik nastawiać na rano, tylko na wieczór. Jak budzik o 21 ci się włącza, że trzeba się kłaść, to 100 razy łatwiej będzie wstać rano dzięki temu, tak? Więc widzisz, to jest prosty nawyk, który bardzo tutaj pomoże. Tak czy inaczej trzeba będzie to mierzyć. Ile razy położyłeś się spać o tej 21 czy 22, ile razy wstałeś tak jak chciałeś, spałeś 8 godzin. Zaznaczaj sobie jak Robinson Crusoe w notatniku po prostu. Te dni, kiedy zrobiłeś to i tyle. I wtedy to podsumujesz i zobaczysz, czy jesteś na dobrej drodze. Jak na koniec roku się okaże, że w 320 dni się wyspałeś, to rewelacja. Bo na 365 to nawet nie licz, nie? To jest absurd. Ale 320 to by było super. A jak wyjdzie 150, to no to trzeba coś jeszcze zmienić, coś dopracować i wiesz, że nie jest źle, ale dobrze, dobrze wcale. Także trzeba jeszcze popracować. Natomiast ci, którzy nie mierzą, to nie wiedzą. To oni siadają na koniec roku i mówią, no pamiętam, no były takie noce, co się wyspałem, czasem się nie wyspałem, no i w sumie nie wiem. Więc nie wiadomo, czy masz sukces. Bez sensu to jest. To jest mega demotywujące. Dać sobie cel i nie móc go zmierzyć, czy go osiągnąłeś. Więc to jest problem. Jak robimy, nie robimy częściowo, nie mierzymy, więc nie wiemy. Także tutaj to jest to trzecie potencjalne zagrożenie. Punkt czwarty. Dlaczego nie osiągasz celu? Bo zapominasz. To się może wydać dziwne, że coś niby jest dla ciebie ważne. Zapisałeś sobie na swoją listę celów, a jak można zapomnieć, Maćku, jak mogę zapomnieć, że coś, co jest dla mnie ważne, że mam to zrobić? Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak, ponieważ nasz mózg podobno może się skupiać na 5 plus minus 2 elementach jednocześnie, co jest oczywiście bzdurą, bo prawdą jest, że możemy się skupiać na jednej rzeczy jednocześnie. Tak całkiem skupiać. I to oznacza, że jak tylko skupisz się na jednej rzeczy, na przykład na tym programie, jak się skupiasz, to już nie myślisz o swoich dzieciach. To nie oznacza, że na czas programu Biznes 2.0 przestajesz je kochać, tylko to oznacza, że masz dobrze działający mózg, który umie się skupiać. A w tych czasach jest to coraz trudniejsze. No i teraz tak, każdy ma milion tematów, tak?
dzieci, rodzina, związek, zdrowie, praca, kasa i tak dalej, jakieś bóle, choroby, no miliony tematów. I jak ktoś sobie wymyślił, że będzie ćwiczyć angielski teraz codziennie rano, to wcale nie oznacza, że on 17 dnia dalej będzie o tym pamiętać. Więc to nie jest tak, więc można po prostu zapomnieć. My na przykład z uporem maniaka po wywiadach naszych Bentleyowych zapominaliśmy robić zdjęcie na Instagrama. Czyli wyłączyć kamerę i powiedzieć jeszcze zdjęcie na Insta. Teraz to jakoś weszło nam w końcu w nawyk, bo pracowaliśmy nad tym intensywnie, już mieliśmy tu ikonkę Instagrama przyczepioną do deski rozdzielczej, żeby się to przypominało i tak dalej. Natomiast problem się już rozwiązał, znaczy się, rozwiązaliśmy go, ale był taki problem miesiącami wręcz i potem trzeba było na szybko szyć, nie było zdjęcia na Insta, na inne media, trzeba było je wycinać z kadru, z filmu i tak dalej. Wszyscy się wkurzali w firmie i tak dalej, wieczorek, znowu nie przyniosłeś zdjęcia. W końcu rozwiązaliśmy, no i już, czyli można było zapomnieć, mimo że to było ważne. I już. Ja na przykład po nagrywaniu mierzę sobie puls. Po to, żeby zobaczyć, bo ja dużo szybciej gadam podczas nagrań i z dużo większą energią, bo normalnie jako introwertyk jestem cichy, spokojny i nic nie mówię. A tu sru. Więc potem mierzę sobie puls, bo ten nawyk powoduje, że go zwalniam, bo no umiem zwalniać swój puls. Nie jest to aż takie trudne tak naprawdę, można się nauczyć nawet z YouTube'em pewnie. W każdym razie, ale żeby go zwolnić, to muszę go sobie najpierw zmierzyć. Więc sobie go mierzę, widzę, że jest za szybki, no i wtedy mogę zacząć oddychać głębiej, mówić, myśleć spokojniej nawet, nie tylko mówić, i wtedy puls sam się zmniejszy. No i już. A to jest ważne, ponieważ kiedyś bywało tak, zresztą przez większość czasu, że jak robiłem nagranie godzinne, dwugodzinne, no to potem tak naprawdę przez 8 godzin leżałem po tym nagraniu. Dziwne się to może wydawać, ale tak było. A teraz tak nie jest. Wiecie, co zrobię, jak za moment zakończę to nagranie? Trening! Już się nie mogę doczekać. Trening będzie. Dlaczego? Ponieważ po tym nagraniu, czasem to robię nawet podczas nagrania, że sobie oczywiście nie z palcami, tylko wyczuwam sobie puls i sobie przypominam, że teraz na chwilę zwolnię tempo gadania i tak dalej, żeby tą energię konserwować. Natomiast po nagraniu zrobię to sobie już celowo. Chwilę sobie odpocznę dzięki temu i będę gotowy na ciśnięcie. A tak, ten wysoki puls i to ten szał energetyczny nagrywania by ze mną został cały czas do wieczora. Czyli ta energia by gdzieś tam, tak by silnika nie wyłączył, a auto w garażu zostało, nie? A silnik leci. Więc to jest bardzo ważne. Czyli tak, można zapominać i jeżeli to jest ten case, tak, że zapominasz wdrożyć jakiegoś celu lub nawyku, to znaczy, że trzeba dużo więcej przypomnień. Dużo więcej przypomnień, tak? Naklejka na lodówkę, alarmy w komórce i tak dalej, jak najwięcej dodatkowych przypomnień. Punkt piąty, czemu coś nie działa? Bo robisz za duże kroki. Na przykład zaczynasz uczyć się angielskiego i teraz 2 godziny dziennie wieczorem siadam od 18 do 20. Bzdura. To nie wyjdzie, to jest nierealne, to jest absurd. Nikt tyle czasu nie ma. No może w krajach socjalistycznych mają, bo tam jest uczulenie na pracę, ale nie ma czegoś takiego, że te 2 godziny dziennie, to może raz przy weekendzie siądziesz na te 2 godziny, ale tak, to jest to absurdalny cel. Bezsensowny w ogóle. Więc natomiast cel pod tytułem 6 miniserii po parę ćwiczeń dziennie, to jest realne. Bo pierwsza miniseria może być rano na kiblu, druga rano w autobusie na przykład, w tramwaju, w metrze i tak dalej. Trzecia podczas przerwy obiadowej, czwarta znowu jak trafisz na kibel, a na pewno trafisz prędzej czy później i tak dalej. To jest realne. I na to są nawet badania, jeśli chodzi o języki, że dużo skuteczniej, czyli bardziej długofalowo i z większą motywacją uczą się ludzie, którzy robią dziennie kilka króciuteńkich serii, niż tam teraz siadam i ciśniemy. Bez sensu, tak się nie da. Życie jest zbyt szybkie, żeby można sobie było wyłączyć nagle z niego godzinę czy dwie dziennie w pełni. Także dlatego, za duże kroki wtedy zmniejszasz, tak? Jak sobie dajesz 2 godziny angielskiego dziennie, to sobie zmniejsz na 0,5 godziny, dopiero jak to będzie działać, to sobie szukaj dalej i zwiększaj. Punkt 6. Robisz dany cel, ale mniej. Tak, czyli na przykład z tym angielskim, czyli niby cel mi nie wychodzi, jestem przegrańcem, miałem robić godzinę dziennie, robię 0,5. Pytanie, czy na pewno jesteś przegrańcem? Miałeś ćwiczyć na siłowni 4 razy w tygodniu, a ćwiczysz 2 razy. Czy to jest porażka wielka? No, to w ogóle nie jest porażka, tak? Bo już robisz coś więcej, niż robiłeś rok temu, czyli jest super. Natomiast trzeba się wtedy zastanowić, czy może tak jest ok? Czy przy tych 2 treningach tygodniowo
czy ty się dobrze czujesz, tak? Czy widzisz zmianę swojej sylwetki i zdrowia i tak dalej, bo może nie potrzeba cisnąć na 4. Ty oceń sobie to. Czasem mniej wcale nie oznacza gorzej. W związku z czym ty decydujesz. A jeżeli jednak uznasz, że nie jest okej, okay, że tak, ty chcesz 4 razy w tygodniu ćwiczyć, ale zawsze ci braknie, no to wtedy znowu te wszystkie pozostałe metody, o których dzisiaj mówiliśmy, rozpisanie większej ilości nawyków i tak dalej, tasków i tak dalej. Punkt 7. Zły moment. Niektóre cele nie osiągasz ich, bo w złym momencie próbujesz, tak? Czy na przykład chcesz czytać swoim dzieciom, ale robisz to w momencie, gdy na przykład to przed snem, to właśnie nie robisz tego przed snem, tak? Czyli one sobie usiądą z konsolą, sobie grają i ty wtedy mówisz, to ja wam teraz poczytam. No i wtedy się zacznie negocjacja, tak? Nie, bo my teraz gramy, bo to, bo tamto. A taki optymalny moment, jak już leżą w łóżeczku, ale jeszcze nie śpią, wtedy ty wbijasz tam na miękko z książką i czytasz. I wtedy będą chętni. Więc jak coś robimy w złym momencie, czasem tak jest, na trening na przykład niektórzy ludzie mają lepszy swój moment i gorszy. Ja na przykład miałem większy problem z zimnymi prysznicami, jak brałem je wieczorem. Tak, bo potem po tych prysznicach się wychodziło, no i dobra, energia i power. A ja chciałem spać. Czyli potem nie spałem przez to, miałem gorszy dzień kolejny. A jak gorszy dzień, to gorzej się robi wszystkie inne nawyki, w związku z czym wieczorny zimny prysznic też robiło się trudniej. Potem się okazało, że nauka tu się zgadza ze mną faktycznie, czyli że rzeczywiście zimne prysznice to lepiej rano, a wieczorem raczej ciepłe. No i teraz tak mam, tak? Zimny prysznic po treningu będzie i wtedy ciśniemy i zimna kąpiel zaraz potem. Najpierw zimny prysznic, potem sauna i potem zimna kąpiel w zimnej lodowatej wodzie. Ach, uwielbiam ten ból. Jest to fantastyczne, działa rewelacyjnie dla zdrowia i samopoczucia. Więc jak coś robimy w złym momencie, to trzeba poszukać innego momentu, kiedy jest większa możliwość. W złym momencie w ciągu dnia. Kolejna rzecz, czynniki zewnętrzne. Tak, czyli wyznaczyłeś jakiś cel, no i po prostu no, nie przeskoczysz tego. Tak, pewnych rzeczy nie przeskoczysz. Czyli dałeś sobie cel, że w swojej pracy chcę dostać podwyżkę. No i co? Ale ta podwyżka nie zależy od ciebie, tylko od szefa, a szef jest taki, że nie da albo nie ma, nie może, bo też jest inflacja i tak dalej i wcale firmy nie mają się jakoś rewelacyjnie teraz, w związku z czym, no może nie być podwyżki, co? I cel nieosiągnięty, tylko że to w ogóle nie powinien być twój cel. Twoim celem to może być, poproszę o podwyżkę, bo to jest zależne od ciebie, czy ty poprosisz, czy nie. A to, czy dostaniesz, to nie jest zależne. W związku z czym też tak czasem bywa, że nie osiągamy jakiegoś celu, ponieważ czynniki zewnętrzne o nim decydują, a nie my. Punkt 9. Niektóre nasze cele są nierealne. Okazuje się to w praktyce dopiero, tak? To jak ktoś sobie wymyśli, raz w miesiącu wyjeżdżam z żoną, z mężem bez dzieci. Fajnie, miło, romantycznie, ale potem przyjdzie życie i się okaże, że raz w miesiącu to nikt z twoimi dziećmi nie chce zostać. Może się okazać, że ty w praktyce to nie chcesz tak często bez dzieci wyjeżdżać, wolisz z nimi. Zwłaszcza, że potem w te weekendy, kiedy jesteście razem, no to nie możecie na przykład wyjechać, bo ktoś choruje, bo coś tam, różne są rzeczy i tak dalej. No różne się sytuacje wydarzą i tak dalej, które spowodują, że niektóre cele po prostu okażą się nierealne. No i już. No tak, ja bym sobie dał cel, że za 3 miesiące od dziś będę gadać po chińsku. Jakbym sobie dał ten cel z jakimś prostszym językiem i gadać, żeby się dogadywać jak najbardziej, to wiem, że zrobię. Ale po chińsku wiem, że nie zrobię, bo jest za dużo do nauczenia, tak? Trzeba najpierw parę tysięcy charakterów, liter ogarnąć, czyli zobacz, o ile mi to wydłuża proces naukowy. Potem jeszcze tony trzeba umieć rozróżniać, żeby wiedzieć, że jedno ma to jest matka, a drugie ma to jest koń. To samo słowo, tylko inaczej wypowiedziane. Widzisz, siłą rzeczy, no nie przeskoczysz pewnych kwestii i tyle, więc niektóre cele, być może ich nie osiągasz, bo są po prostu nierealne i być może trzeba je urealnić i to jest wtedy rozwiązaniem. Punkt 10. Czasem nie osiągamy naszych celów, ponieważ mamy złą ekipę. Złą ekipę, tak? Jeżeli ktoś na przykład otacza się socjalistami, a jest tych ludzi coraz więcej na świecie, czyli takimi, którzy uważają, że ludziom to trzeba dawać, że powinny być dotacje, jakieś właśnie tutaj fundusze i tak dalej, no to ja się nie dziwię, że ten człowiek ma problem z kapitalizmem, czyli żeby zarabiać więcej.
bo on potem jak tylko zarabia więcej, to się czuje winny, bo on od tamtych socjalistów to on słyszał, że jak zarabiasz więcej, to jesteś złym kapitalistą, to psujesz świat, psujesz środowisko, wszystko psujesz w ogóle, najlepiej, żeby cię nie było, ty zły, ty taki siaki owaki. Więc siłą rzeczy. Tak samo jak na przykład ćwiczysz, ale otaczają cię ludzie leniuszki takie, nie? Takie McDonaldowe couch potatoes, można powiedzieć. Nie, oni by tylko jedli. A co się będziesz przemęczać? To jest sport. Nie, odmawiasz sobie przyjemność. Człowieku, soczewica to jest przyjemność, a nie hamburger. Oni nawet tego nie rozumieją, bo nigdy nie jedli soczewicy dobrze przyprawionej. To skąd oni mają wiedzieć? Oni myślą, że baton to jest przyjemność, odmawianie sobie batona to jest odmawianie przyjemności, czyli halo, wieczorku, chciałbym, żeby twój organizm dostał raka, bo chciałbym na przykład przez 3 lata pluć krwią na ścianę. Pracowałem kiedyś w domu pomocy społecznej i widziałem tych ludzi, którzy plują krwią na ścianę, bo mają raka. I wiesz co? Robienie sobie tego celowo to jest przyjemność, a odmawianie sobie tego to jest odmawianie przyjemności. Maćku, jak możesz się tak katować? Nie chcesz mieć raka i pluć krwią na ścianę przez całe lata? Nie chcesz dostać zawału, udaru na wczasach? Zmienić się w warzywo? Jak możesz sobie tego odmawiać? Przecież to takie fantastyczne. Jedz z nami batoniki, jedz z nami cukier. Cukier jest jak pedofilia, powinno nie istnieć. I tyle. Jest to narkotyk. Potężny narkotyk, który powinien przestać istnieć. No i już, tyle ci powiem. I pewnie jeszcze wiele mnie bólu w życiu czeka za to, że cukier jednak istniał i kiedyś nie umiałem sobie z nim do końca poradzić, tak jak teraz już szokująco dobrze ostatnio sobie radzę. W związku z czym to jest to. Także żadne tam odmawianie, żadne pierdoły. Zła ekipa. A co jak zaczniesz się otaczać ludzi, dla których właśnie którzy wiedzą, co jest, że białe jest białe, a czarny jest czarny, tak? Czyli batonik jest debilny, soczewica jest spoko, owoce są spoko. No to nagle to się staje twoją nową normą, tak? Bo otaczasz się takimi ludźmi i tyle. I teraz powiesz, no dobra Maćku, ale ja mieszkam w jakiejś pipidówie, mam tu dwóch znajomych, są straszni i nie poradzę. No oczywiście, to nie mówię, że się masz przeprowadzać z tego powodu od razu, zwłaszcza jak ci się w pipidówie podoba, bo może tak być. Albo cię nie stać na przeprowadzkę i też tak może być. Natomiast znalazłem rewelacyjne rozwiązanie. Na przykład zawsze miałem problem, żeby otaczać się ludźmi sportowymi, tak? Czyli biznesowych to ja mam na pęczki. Oraz samych znajomych mam, którzy mówią, jak trzeba zarobić 10 tysięcy więcej, to się znajduje nowy pomysł, realizuje się go i się zarabia. I tyle. Jak taka bańka, że po prostu mam wrażenie czasem, że w Polsce są sami ludzie, którzy ogarniają, którzy zarabiają dobrze, którzy radzą sobie świetnie i tak dalej. I wywalają kredyty w kosmos. Natomiast ze sportowymi to aż tak dużo tych ludzi nie miałem, żeby tak codziennie ćwiczyli, cisnęli i tak dalej, bo to jest trochę inne środowisko, tak? Środowisko siłowniowe i tak dalej, więc tego nie miałem. Znalazłem to inaczej. Znalazłem to na YouTubie. Nagle się okazuje, że jeżeli ja subskrybuję ze 20 kanałów ludzi z różnych państw, którzy uczą, wszyscy są 100 razy lepiej zbudowani ode mnie i tak już chyba zostanie, ale którzy uczą, jak ćwiczyć, pokazują swoje przemiany i tak dalej, to tak naprawdę ja codziennie, jak wchodzę na YouTuba, to widzę jakiegoś typa, który ciągle ćwiczy. Dla mnie to się staje normalne już w którymś momencie. I naprawdę to jest, że i zdarzyło mi się ostatnio przez jakąś tam grypkę, czy COVID zwał jak zwał teraz, już nie wiem, które nazwy teraz są poprawne. W każdym razie zdarzyło mi się tam zerwać trening i wieczorem czułem się dziwnie, że kurczę, dziś nie zrobiłem. O, jak to? Przecież normalnie bym dziś zrobił, a nie zrobiłem. Więc to jest fajne. Czyli tym samym możesz otaczać się ludźmi, którzy ogarniają dany temat, nawet jeżeli oni nie są fizyczni. Może to być w postaci książek, tak się kiedyś robiło głównie, a teraz jeszcze jest YouTube, czyli możesz z nimi spędzać czas, nawet jak z nimi nie spędzasz czasu i nawet jak oni cię nie znają. Zrewelacyjne. Rewelacyjne. Po prostu. To jest tak samo, jak spotykam czasem ludzi, którzy oglądają ten program i oni mówią, że dopiero był taki przeskok mentalny, zresztą ja sam tego doświadczyłem kiedyś, przeskok mentalny, że można żyć bez kredytów, jak zaczęli oglądać ten program, że on tak ciągle gada, że żyje bez kredytów, że precz z zadłużeniem, że miał milion długów, spłacił i postanowił nigdy się już nie zadłużyć na nic, nawet na super inwestycje i tak dalej. I że to taki przeskok, że a, czyli tak się da. Czyli mimo, że te wszystkie banki cisną, że kliknij, weź, karta kredytowa i tak dalej, że to jest takie normalne, akceptowalne społecznie, to jednak to jest głupie i można inaczej. Ja miałem taki sam przeskok parę lat wcześniej, tak? Jak spotkałem, metaforycznie spotkałem Dave'a Ramsey'a i jego książki, gdzie on opisuje, dlaczego kredyty są głupie po prostu. I już.
i do jego show radiowego dzwonią ludzie i krzyczą I'm debt free, czyli jestem wolny od długów. Czyli ludzie, którzy z tymi książkami, z tą wiedzą już po prostu spłacili się wszystkie długi, w końcu są wolni, dzwonią, krzyczą i tak dalej. Ja nie dzwoniłem, ale napisałem mu kiedyś dość obszernego maila w tej sprawie. Także, bo uważam, że wdzięczność powinna iść w świat. Także to działa, no i tyle. W związku z czym, jak cię ekipa demotywuje, chyba że oni cię totalnie demotywują do wszystkiego, to w ogóle to trzeba zmienić ekipę, trzeba się odciąć od takich ludzi, bo to jest szkodliwe. To jest po prostu szkodliwe. Więc być może fizycznie jesteś w stanie znaleźć sensownych ludzi. Na przykład przedsiębiorców z głową znajdziesz na platformie Nowoczesna Firma. To jest niby reklama, ale taka jest prawda. Tam są tysiące przedsiębiorców, którzy robią fajne rzeczy. Tam możesz budować swoje relacje z nimi. Co do osób jakichś sportowych i tak dalej, zdrowotnych, no to na YouTubie jest tego pełno, także jak najbardziej możesz budować metaforyczne relacje i to też działa. Widzę to po sobie, że to działa. Ponieważ fizycznie za dużo nie spędzam czasu w ogóle z ludźmi, a z jakimiś mocno ćwiczącymi, no to w ogóle prawie wcale. A jednak widzę potężną zmianę przez to, że mam tych nowych kolegów z YouTube'a, którzy nie wiedzą o moim istnieniu, ale mają duży wpływ na to, jak sobie teraz poprawiam zdrowie. Kolejna rzecz, 11. Brak energii. Brak energii, czyli nie osiągasz jakiegoś swojego celu, tak? Czyli miałeś się uczyć, miałeś być na siłowni, no ale wstałeś lewą nogą, jakoś jest tak bez sensu, za muła, nie? I to wynika z błędów w nadnawykach. Co to są nadnawyki? Nadnawyki to są nawyki, od których zależą inne nawyki, czyli sen, jedzenie i sport. Jak za mało śpisz po 6 godzin na przykład, to i tak wszystko inne szlak trafi. Prędzej czy później nauka angielskiego nie wyjdzie, robienie biznesu nie wyjdzie, no wszystko nie wyjdzie. Kiedyś były takie oszołomy w internetach, co mówiły, jak chcesz osiągać sukces, śpi szybciej. Szkoda tylko, że to jest gwałt na nauce. Nauka mówi, nie da się spać szybciej. Nauka mówi, należy wręcz spać swoje i robić to dobrze i najlepiej w tych samych godzinach codziennie. I zgodnie ze swoim rytmem. Czyli jak naturalnie wstajesz rano, to powinieneś kłaść się wcześniej i wstawać rano, ale jak naturalnie wstajesz trochę bardziej w południe, to powinieneś tak robić. Jest to zdrowsze dla ciebie wtedy. No już. Także tak to działa. Więc jeżeli brakuje snu, brakuje dobrego jedzenia, tak? Żresz hamburgery, to łatwo sprawdzić, tak? Nażryj się jak świnia i zobacz potem, jak ci pójdzie nauka angielskiego albo chęć pójścia na trening. Wszystko będzie szło gorzej. Wszystko. Łącznie z tym, że będziesz bardziej wredny dla swoich dzieci. No tak to działa po prostu, bo jesteśmy tym, co jemy i to w bardzo dosłownym znaczeniu, tak? No przecież to jest logiczne. Tak samo jak autem podjeżdżasz na stację, to nie jest tak, że ty sobie dziś wybierzesz. No, dziś diesel czy dziś benzyna? No nie, no. No musi coś tam być, żeby to działało. Jak wlejesz coś innego, to nie będzie działało tak dobrze. W zasadzie często wcale. Tylko, że auto psuje się od razu, a człowiek psuje się dłużej i przez to, i to jest szkoda, tak? Szkoda. Bo jakby tak było, że ktoś zje hamburgera i ma tydzień przerąbany, to byśmy w ogóle się nie zastanawiali nad tym, tak? A jak jest tak, że tu można zjeść i to wygląda tak niewinnie, tak? Że to się no, nic nie psuje z nami. No a nie wiem, czy wiesz, ale w książce Antyrak wyczytałem, że guz nowotworowy, bo ktoś powie, a dzieci teraz tak się niezdrowo odżywiają, piją Coca-Colę, jedzą McDonaldy, to czemu nie mają masowo raka? No, niestety odpowiedź jest dość przykra. Ponieważ rak, guz nowotworowy rozwija się od roku do 40 lat. Więc może mają wszystkie. Tylko jeszcze potrzebują trochę czasu. Ty już nie będziesz z nimi mieszkać wtedy, więc co tam wtedy? Może ty nie dożyjesz nawet tego, jak one będą chodzić na chemioterapię, więc kij z tym, dajmy im cukierka. Uuu, dzieci, chodźcie, kochane, ja was kocham, daję wam cukierki. Z cukrem, tym, co was zabije. Społecznie to zaakceptowaliśmy i teraz borykamy się z problemami. Społeczeństwo na tym traci, ludzie na tym tracą, rodziny na tym tracą. Co zrobisz? No, dużo. Ze społeczeństwem może nie, ale ze sobą owszem. Po pierwsze, uznaj słodki prezent jako coś zboczonego i chorego, porypanego. Jak możesz, przyszedł do twojego dziecka i bym mu dał batonika w prezencie. Co byś powiedział? Miłe. A jakbym dał mu heroinę? Co byś powiedział? Nic, rozwaliłbyś mi zęby. Co? To ciekawe. To ciekawe. Zastanów się nad tym mocno. Sam się nad tym zastanawiałem wiele, wiele razy. Jak to działa? Jak to działa? Niesamowicie. No, czyli podsumowując, bardzo często nam coś nie wychodzi przez to, że mamy dziury w tych kluczowych nawykach, czyli brakuje nam sportu, brakuje nam odżywiania lub brakuje nam spania. Jak której z tych rzeczy brakuje, to każdy inny cel się osiąga 100 razy trudniej, więc trzeba wtedy
priorytetowo zadbać o te rzeczy i dopiero potem się bawić w inne, tak? Jak nie dosypiasz, zajmij się spaniem, dopiero potem nauka języków i tak dalej, i tak dalej. Najpierw spanie, bo jak nie będziesz wyspany, to i tak nic wszystko nie da, więc bardzo ważna rzecz. 12 powód, czemu rzeczy mogą nie wychodzić, bo są nudne. Tak, jakieś osiąganie jakiegoś celu może być mega nudne. Na przykład inwestowanie w nieruchomości momentami jest nudne. Jest akt notarialny, nudy na pudy. Jest ocenianie, przeglądanie ogłoszeń, nudy jak cholera. I jakie tu jest rozwiązanie? Różne są. Można w ogóle tego nie robić, jeżeli uznasz, że są ciekawsze inwestycje na przykład, tak? Czy w ogóle ciekawsze cele do osiągnięcia. Ale możesz też zlecić pewne rzeczy. Ja na przykład, dla mnie gotowanie jest strasznie nudne. To znaczy za pierwszym razem, jak wymyślam jakieś danie, to spoko. Ono nie wychodzi, więc potem drugi, trzeci raz walczę i to jeszcze jest ciekawie, bo mi ego boli mnie, tak, że nie wyszło za pierwszym, więc za czwartym razem wychodzi super i w tym momencie jednocześnie przestaje mnie to ciekawić i już nie chcę gotować tego dania piąty raz. Tak mam i co poradzę? Poradziłem to, że mam catering z samej nieprzetworzonej żywności, codziennie od poniedziałku do piątku wszystkie posiłki są przygotowane, naturalne, nie ma w tym nigdy białego pieczywa, nie ma w tym nigdy oleju jakiegoś słonecznikowego, rzepakowego i tak dalej. To, że nie mam mięsa i nabiału, to jest oczywista oczywistość i tak dalej. Same nieprzetworzone rzeczy, naturalne, przygotowane, ewentualnie krótko duszone albo ugotowane i spoko. I efekt jest rewelacyjny i tyle. Więc dla mnie gotowanie jest nudne, no to zleciłem. No już. Także, a jeżeli nie możesz tego zlecić z przyczyn na przykład finansowych, to może pogotuj z twoją drugą połówką, znajdź jakieś rozwiązania, może jakieś inne dania, może codziennie inne danie, może to by było rozwiązanie też dla mnie, gdyby mi się chciało i tak dalej. Ale pisanie testamentu na przykład, to jest dobry cel, żeby mieć testament. To jest dobry cel. To znaczy, że świadomie myślisz o tym, jak wygląda życie i że się kończy. No to jest nudne, tak? To jeszcze nie widziałem kogoś, kto z pasją by pisał testament. No to może znowu, tutaj trzeba po prostu zlecić jak najwięcej, czyli dogadać się z prawnikiem. Ja na przykład dużo takich nudnych rzeczy przestało mnie do końca nudzić, jak zacząłem je ogarniać na Signalu. Czyli nagrywam się prawnikowi, słuchaj, powiedz mi tylko, co jest najważniejsze w testamencie, wypisz mi to, ja potem dopiszę, nie wiem, kwoty, miejsca i tak dalej. I to jest takie dużo, dużo prostsze, tak? On mi wtedy wypisuje. No i 100 razy łatwiej, bo trzeba już tylko przeczytać i podpisać, niż klepać od zera. To by dopiero było. Także tak. W związku z czym to jest to. I jeszcze dzień na rzeczy słabe. To mam taki dzień co jakiś czas po prostu. To jest dzień, kiedy i tak jest słabo. Zdarza się czasem właśnie ten dzień niedospania, coś się wydarzy, albo jakiś taki słabszy. I to wtedy, jak wiem, że nie zrobię żadnej z tych najważniejszych rzeczy, tak? Programu nie nagram, bo nie ma siły, innych rzeczy nie zrobię, ważnych, dużych, bo nie ma siły, wtedy kapituluję i przenoszę się na rzeczy słabe. Czyli w ten dzień biorę się za wszystkie takie pierdoły. Dobra, to dzisiaj sortuję foldery na komputerze, bo miałem to od miesięcy zrobić, porządek tam trzeba w tym zrobić, to dziś to jest ten dzień. Dziś se tam napiszę ten testament i tak dalej. Te wszystkie takie nudy na pudy. Skoro i tak jest stracony dzień, to przynajmniej coś tam zrobię. No już, bo tak bym się nastawił. Mam nagrać program, a nie mam energii. Potem bym sobie pluł w brodę, że nagrywałem, ale nie miałem energii. Jestem 3 razy bardziej zmęczony. Program wyszedł słabiej i tak dalej. A tak, dobra, jak dzień jest stracony, to przejdę przez niego z równie beznadziejnymi zadaniami. I to działa, to działa. Także to też jest jakieś rozwiązanie. Dobra. 13 przedostatni powód, czemu jakiś cel może ci się powtarzać przez lata, to jest strach. Tak, czyli że ty się boisz. Ja się na przykład jakiś czas temu bałem robić kanału zagranicznego przez chyba, nie wiem, 2 lata. Miałem go na liście celów, żeby zrobić. No i się zastanawiałem, to czego ja się boję? No, tego, że nie siądzie, co jest bez sensu, tak? Bo jak zrobię i nie siądzie, to co? Nic. No to tego, że pomylę coś z językami i tak dalej. I co? Nawet jeśli. Zrobiłem to raz nawet. Na hiszpańskim kanale raz zrobiłem epicki błąd, bo zamiast powiedzieć myśleć jak bogaty, czyli pensar como un rico, to powiedziałem myśleć bogato, czyli pensar rico, bo to mi się wydawało logiczne. Ale nie wiedziałem, że pensar rico, czyli myśleć bogato, to jest dwuznaczność po hiszpańsku. Teraz już wiem, że myśleć bogato po hiszpańsku to oznacza myśleć, mieć kudłate myśli, myśleć o seksie. Ja zrobiłem zapowiedź mojego kanału hiszpańskiego tak, że tu jestem taki i wiele osób
myśli o tym, jak zarabiać małe pieniądze, dlatego zarabiają małe pieniądze, a ze mną na tym kanale dowiesz się, jak myśleć bogato. Komentarze były niesamowite i tyle. Świat się nie zawalił, ludzie się dobrze bawili. Marka się nie zbudowała może tym filmem, ale na pewno było wesoło. No i co zrobisz? Nic, świat się nie zawalił, on dalej tu jest, patrz, patrzę, świat istnieje. Także nie ma się czego bać. Chyba, że ty chcesz skakać, nie wiem, ze spadochronu bez spadochronu. To jest się czego bać. Natomiast większość naszych strachów to, wiesz, to jest ciekawe. My się z dzieci śmiejemy, że one mają czasem na pewnym etapie jakieś potwory z szafy, tak, albo z podłóżka, że ojej, co jak z podłóżka wyjdzie potwór. Ale my dorośli mamy to samo, tak? Hop przez 30 lat żyje i nigdy nie był głodny tak naprawdę, tak, żeby na przykład czwarty dzień na samej wodzie. I on się boi, czy będzie taka recesja, że nie będzie miał jedzenia. Głód przyjdzie. Jak mam? Dlaczego? Przecież to jest nielogiczne. Bójmy się tego, co może przyjść, w sensie statystycznie patrząc, że do tej pory się działo, tak? Czyli pandemia była, była, wiemy, co rządy potrafią odwalać w tym czasie, także na to bym się przygotowywał, bo to jest kwestia lat, kiedy znowu spróbują taką akcję odwalić. Co dalej? Ciekawego, wojna. No, na razie w Polsce się nie zapowiada, ale ogólnie w różnych miejscach na świecie na pewno jakieś będą, tak? I to, że w przyszłym roku będzie nowa wojna w jakimś innym kraju, to 100%, bo zawsze tak było i będzie, dopóki gatunek ludzki jest tak tępy. No, ale jeżeli nie umiemy zrozumieć, że krowa cierpi, jak się przerywa maczetą ciało, no to chyba daleko jeszcze jesteśmy jako gatunek do zrozumienia, że krzywdzenie jest po prostu trochę nie w porządku. No, także tu się nawet nie łudzę. W związku z czym tyle. Natomiast większość naszych strachów to jest igły widły, tak? Boję się zrobić coś tam, spróbować nowy projekt, zrealizować, założyć kanał na YouTubie, boję się to, boję się tamto, ale dlaczego? Więc tu jest praca nad strachem. I zmiana trochę tożsamości, tak? Tożsamość to jest to, kim ty się we wnętrzu czujesz. Ja się czuję we wnętrzu swym człowiekiem, który jest przedsiębiorcą, czyli człowiekiem, który rozwiązuje problemy. Jestem zawodowym rozwiązywaczem problemów. Co znaczy, że jak ja jutro wymyślę nowy pomysł, na przykład chciałbym mieć kanał po francusku, jeszcze czegoś takiego nie robiłem, no i chciałbym, więc miałbym na pewno strach, obawę i tak dalej, to jakbym do tego podszedł? Prosto, zgodnie z moją tożsamością. Poczułbym strach, i stwierdziłbym, o, problem, super, przecież ja tu jestem od rozwiązywania problemów, czyli boję się, mam problem, przez to nie chcę tego nagrywać, świetnie, bawimy się, dawać to. Dlatego, że szczęśliwie jeszcze urodziłem się w tym pokoleniu, które było uczone, że świat to jest problem i trzeba te problemy rozwiązywać, bo się same nie rozwiążą. Teraz trochę jest tak, na szczęście w Polsce nie aż tak, ale trochę. Ale na Zachodzie coraz bardziej. Że się wmawia ludziom, że życie ma być zarąbiście proste, zawsze, w każdej chwili mają być szczęśliwi i w ogóle to jest paradoks, że dopóki ludzie się nie zastanawiali, czy są szczęśliwi, to byli. A jak zaczynają sobie zadawać to pytanie, to nagle przestają być. Ostatnio widziałem taki film jednego z tych moich wirtualnych przyjaciół, trenera takiego właśnie jakiegoś amerykańskiego. On nagrał taki film, że jest kosmicznie samotny, że ma tam setki tysięcy subskrybentów, że niby mieszka z rodzicami, oni go kochają, ma fajną dziewczynę, ale nigdy nie miał przyjaciela. Nigdy nie miał przyjaciół, jest strasznie samotny, jest załamany, załamany tym. Ja sobie tak myślę, co za głupi problem. Nieistniejący problem to jest. Naprawdę. To z pełną odpowiedzialnością to mówię. Że ja na przykład jako człowiek się nie zastanawiam nad takimi rzeczami. Kto jest moim przyjacielem, kto nim nie jest. Po prostu mam jakiś ludzi w pobliżu. Jak to tam zdefiniować? Nie wiem, no... Z nikim, z żadną z tych osób nie spędzam dużo czasu. Widuję się nawet ze wspólnikiem parę razy do roku. Ponieważ jestem introwertykiem, pasuje mi to. Uwielbiam pracować sam. Nadmiar ludzi, nawet tych najlepszych, powoduje, że zaczynam ich nienawidzieć i siebie też i tak dalej. Więc no, czy to wchodzi pod definicję przyjaźni? Raczej nie. Raczej nie. Raczej się tak przyjaźni nie buduje, że się kogoś unika przez dwa kwartały, żeby potem odbębnić spotkanie. Także jestem mega zadowolonym człowiekiem.
Może to przez magnes. Nie wiem, może temu gościowi też polecę magnes. Natomiast zobacz, ciekawe, czy ludzie kiedyś się zastanawiali nad takimi kwestiami. Czy ja już mam odpowiednią ilość przyjaciół? Czyli tak mi brzmi właśnie ten dobrobyt. To w dupach się poprzewracało, tak? Czyli że my zaczynamy rozwiązywać problemy, których do tej pory nie było. To jest definicja socjalizmu, tak? Czyli rozwiąż problemy, których nie ma. Wymyśl problem, potem go głośno rozwiązuj, żeby wszyscy zobaczyli, jak ładnie rozwiązujesz. I to tak samo my sami ze sobą robimy, tak? Czy ja jestem szczęśliwy? To jest świetne pytanie, żeby się zdołować. Jakby go w ogóle nie zadać, to życie by nie było takie złe. Nawet może by było niezłe. Także to też jest ważne. W związku z czym to samo z tym strachem, tak? Jak się boimy zrealizować jakiegoś swojego celu, no to jest to samo. Czy ja się za bardzo boję? Czy ja jestem we właściwym momencie, żeby to zrobić? Czy to, czy tamto? Ja pierniczę. No boisz się, to idź i zrób. Chyba, że nie chcesz. Nie robisz, bo się boisz, ale też nie chcesz. Ja na przykład nie skaczę ze spadochronu, ponieważ z jednej strony się boję, ale z drugiej nie chcę. W sensie, no nie czuję takiej potrzeby. Nie mam tego na liście marzeń. Jakieś ekstremalne sporty, jako dla mnie, dla stoika, człowieka, który szuka nie za dużych doznań tak naprawdę i ma się z tym bardzo dobrze. Ani nie za dużych negatywnych, ani nie za dużych pozytywnych. W tym spektrum widzę, że leży mądrość i dobrze mi tu. No to tyle, nie idę, nie skaczę, no dzięki, cześć. Natomiast jakbym się bał i tylko dlatego bym czegoś nie robił, to bym w ogóle przestał to rozważać w ten sposób. Kim ty jesteś? Co ty jesteś? No jesteś człowiek, który rozwiązuje problemy. Jak strach, to też jest problem, trzeba to rozwiązać i zrobić. No już, łatwiej to zrozumiesz, jak zauważysz, że większość rzeczy, których się boimy, jest absurdalnie nieszkodliwa, tak? W sensie nic nie możemy stracić, albo czasem można stracić jakieś pieniądze, trochę czasu, ale no jeżeli ty nie chcesz postawić wszystkiego na jedną kartę, zaryzykować pożyczonego miliona i wejść w jakąś nową turbo inwestycję, gdzie faktycznie strata to byłby problem, to w każdym innym wypadku strach po prostu należy olać. Czyli to nie jest tak, że się eliminuje strach. Gwarantuję ci, jak miałbym na przykład dzisiaj 10 kanałów w 10 językach i jutro bym chciał zrobić 11, to tak samo bym się bał za pierwszym razem nagrywając go. Tak samo. Niby tyle razy to przechodziłem i tak dalej. Zawsze. Tylko, że ludzie, którzy ogarniają, to są ci, którzy działają mimo strachu. Niektórzy nie mają strachu, bo psychopaci nie mają strachu, a jak chcesz ogarniać, to po prostu zaprzyjaźnij się ze swoim strachem, tak? On tam jest, co zrobisz? No tak organizm jest skonstruowany, no. Nie przestawisz tam przycisków i tyle. Można udawać, tak? Wypić alkohol, naćpać się i tak dalej, no ale to działa na bardzo krótką metę, a na dłuższą wręcz pogarsza sytuację. Nie wiem, czy wiesz, ale regularne picie, i to nie takie na umór, tylko nawet te słynne hiszpańskie lampki wina do obiadu, czy francuskie, powodują, że w czasie niepicia, tak, bo alkohol obniża stres, to wiemy, ale tylko tu i teraz, jak go pijesz, a okazuje się, że on podwyższa stres w każdym innym momencie, tak, czyli ktoś pije lampkę, ona mu obniża stres na godzinę, a jutro będzie miał 23 godziny większego stresu poprzez zwiększoną ilość kortyzolu we krwi. Ciekawe badania dr Andrew Huberman. Tutaj się nimi dzieli. Bardzo ciekawa wiedza, co oznacza, że odstresowując się alkoholem, stresujesz się jeszcze bardziej. Dzięki, cześć. Nie chcę tak. W związku z czym od czasu do czasu, jasne, nabzdryngoli cię do oporu, spoko, ale jako konsekwentne działanie po to, żeby zwiększać sobie poziom stresu w życiu, kiedy on i tak już jest na wyżynach przecież w tych czasach, no to nie, dzięki. Także pokonaj strach, ale dozwolonymi środkami. Ja na przykład nie lubię latać. I wiesz, co robię? Kiedyś piłem przed lotem, bo to działało. A teraz celowo nie piję. Celowo. Mówię, to jest ten moment, obojętnie, kiedy w każdym momencie, jak mógłbym wypić, to wypiję, ale nie lecąc. Czyli mam przecież zasadę ostatnio, że piję tylko w podróży. No to samolot to jest podróż, czyż nie? Więc nie, tak naprawdę to moja zasada to jest, że piję w podróży, ale nie w samolocie. Nie w samolocie. Bo tak jak pamiętam, świetna rzecz, jak mieliśmy grupę chłopaków tam, nie wiem, nastoletnich, chodziliśmy na dyskotekę, na technoparty, byłem technomaniakiem, było nas 20 i to, co było osobliwe w tym, że my, dwie rzeczy, po pierwsze nie szukaliśmy problemów, można by pomyśleć, że grupa 20 chłopa, jak pójdzie na dyskotekę, to będzie szukać problemów, tak, bo to już jest masa,
Ale nie, to była grupa na poziomie. Aż nie mogę w to uwierzyć, że aż tylu się nazbierało chłopaków. To było świetne. A po drugie, w całej tej grupie, nie zawsze szli wszyscy, tak? Czasem szło 20, czasem szło 7, ale zawsze była taka zasada, takie przekonanie, że kto musi się napić, żeby tam tańczyć, wejść do klatki i tańczyć techno, to jest frajer i laluś. I to było mega budujące, zwłaszcza, że ja byłem wtedy chorobliwie nieśmiały i to przekonanie, że ja nie mogę się tam napić, żeby zyskać odwagi, to mi pomagało się przymusić trochę i to za każdym razem działa na plus, tak? Zresztą ty wiesz, w swoim życiu, za każdym razem jak przełamałeś strach, to się dobrze z tym czujesz, to czujesz się zwycięzcą, jesteś podbudowany i lepszy, jako człowiek w ogóle. Tak to działa. Więc zdecydowanie, jeśli to strach cię blokuje, to zmień sobie tożsamość, tak? Zrozum, że jesteś człowiekiem rozwiązującym problemy, bo to jest definicja każdego człowieka sukcesu. I ostatnia rzecz, ostatni powód, dlaczego rzeczy nie wychodzą, cele nasze, bo robisz samemu. I teraz w zależności wszystko od osoby i od celu. Na przykład, dla mnie okazuje się, że treningi wychodzą najlepiej, kiedy robię samemu właśnie, ale nagrywanie tego programu działa przez tyle lat tylko dlatego, że nie robię tego samemu. Gdybym miał to robić sam, czyli to ja sobie wezmę auto, wystawię sobie z garażu, włączę sobie kamerę i sobie będę nagrywać raz w tygodniu, to ten program od 3 lat pewnie już by nie istniał, bo by mi się nie chciało tydzień w tydzień. Ja jestem innowatorem, ja lubię ciągle nowe projekty, nowe pomysły i tak dalej. Na szczęście mamy w zespole ludzi, których to nie obchodzi. I mówią: Maćku, wtedy i wtedy masz umówiony wywiad z tym i z tym. Jedziesz. I co? Co ja mam zrobić? Jadę. Maćku, w przyszłym tygodniu w czwartek 20, pamiętaj. I montażysta się odzywa. Ty masz już to nagranie, bo ja już chcę wcześniej już przygotować, obrobić, a nie na ostatni moment. I mnie cisną. I nagle się okazuje, że jestem pracownikiem swoich partnerów z biznesu. Tak, bo dla każdego coś muszę zrobić, tak? Każdemu coś wiszę, można powiedzieć, na szczęście nie pieniądze. Także tak to działa. Każdy za każdego odpowiada, każdy na każdym spoczywa. No i już. I wtedy to jest spoko. Wtedy to jest genialne, więc niektóre rzeczy działają jak robimy sami, inne jak nie robimy sami. Natomiast czasem właśnie to może być rozwiązaniem. Czyli być może właśnie lepiej by ci się biegało z kimś. Być może lepiej by ci się chodziło na siłownię z kimś. Być może lepiej by ci się robiło biznes z kimś. Tak mi się biznes lepiej robi z kimś. Nie fizycznie przy mnie, ale zespołowo. Robiłem kiedyś biznes samemu i dużo gorzej było. Dużo gorzej, dużo trudniej, pomysły były dużo gorsze. Teraz więcej wspólników, większy zespół i tak dalej, robi się dużo, dużo lepiej. Jest przepływ niesamowity, energetyczno-informacyjny, także działa to dużo lepiej. Więc ja ci nie jestem w stanie powiedzieć takiej zasady, że trenowanie to jest lepsze samemu, a biznes to lepszy z kimś, bo to tak nie działa. To działa w zależności od ciebie, tak? Czyli to jest kwestia testu. Jeżeli czegoś konsekwentnie nie umiesz osiągnąć, od lat próbujesz ćwiczyć i nie ćwiczysz, to być może w tym roku warto spróbować z trenerem personalnym, czyli nie robić już samemu. Spróbuj z kimś. Jeżeli masz problem z angielskim, to być może ktoś z twojej rodziny też chce się uczyć angielskiego, róbcie razem. I to też może być świetne rozwiązanie. Także warto. Te 14 powodów, wszystkie one są w PDF-ie, który warto sobie pobrać. Bo zobacz, dziś było bardzo dużo wiedzy. Różne typy celów, różne ich kategorie i różne sposoby, czemu cele nie wychodzą. To wszystko, to jest dużo wiedzy i mam nadzieję, że robiłeś notatki. Natomiast też w PDF-ie pod tym nagraniem możesz pobrać te rzeczy. I przypominam, że na instytutlingwistyki.pl znajdziesz 9 kursów językowych, możesz się z nami uczyć języków, w związku z czym to jest świetny cel noworoczny, warto to robić, tak samo jak nowoczesna firma Ork, tam znajdziesz platformę dla przedsiębiorców, 60 dodatkowych tajnych wywiadów, których nigdy nie było i nie będzie na YouTubie, a oprócz tego tysiące ludzi, którzy ze sobą gadają, poznają się, budują relacje. Myślę, że warto. No i pamiętaj, że żeby osiągać cele to są nawyki, czyli Expert.com.pl i tam masz Nawyki 2.0, moją książkę, która już zyskała status bestsellera, oraz Biznes Planner, w którym możesz rozpisywać swoje cele, priorytety i motywować się do dalszego działania. Dziękuję bardzo za obejrzenie tak długiego odcinka. Jednocześnie gratuluję, bo to znaczy, że inwestujesz w swoją wiedzę, tak? Bo można było oglądać skaczące kotki. Teraz już spokojnie, teraz można już puścić te skaczące kotki, a ty chcesz się rozwijać, więc dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że było merytorycznie, porządnie i treściwie. Ja ci życzę zrealizowania twoich celów, fantastycznego roku, genialnych świąt, po to, żebyś się nażarł w święta, ale po świętach już nie. Tak, żeby to było tylko drogą wyjątku, ponieważ do tego służą narkotyki, a narkotykiem jest cukier, narkotykiem jest kofeina i tak dalej. W związku z czym stosujmy je wyjątkowo, w wyjątkowych okolicznościach, a niektórych, jak heroina, nie stosujmy nigdy. I wtedy będzie ok. Także
Tego właśnie Ci życzę. Dużo zdrowia, ale opartego o nawyki, które spowodują to zdrowie, bo zdrowie niestety samo się utrzymać nie chce. Trzeba o nie zawalczyć. Życzę Ci dobrego portfela. Nie chodzi Ci tylko o ten portfel z ekspert.pl, ze skóry ananasa, który można zdobyć tam, ale o pełny portfel. Tego Ci właśnie życzę. To się również niestety samo nie zadba. Życzę Ci szczęśliwej rodziny, która również sama się nie uszczęśliwi. Także wiele pracy przed nami wszystkimi. Życzę Ci, żeby to był najlepszy z dotychczasowych lat. Mimo że pewnie nie będzie prosty, ponieważ widzimy, że świat nie jest prostym miejscem do życia, ale możesz osiągać swoje cele jako zawodowy rozwiązywacz problemów. Dzięki bardzo, do następnego. Cześć!